Czyli już jesteśmy live, tak? Tak jest, chyba tak. Czy nas widać, czy nas słychać? Sprawdzę sobie podgląd. Tak. Jest nas słychać. Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Diego Lopez Vlog. Witam również naszego gościa, doktora Piotra Napierałę, historyka myśli politycznej i komentatora politycznego ostatnich wydarzeń. I będziemy rozmawiać o liberalizmie, o tym, co z nim jest, co nim jest, jakie są być może nieznane zakątki liberalizmu, których ludzie nie do końca kojarzą. I tutaj, tuż przed, żeśmy rozmawiali też w kwestii tytułu, czy to jest liberalizm jeden jako monolit, czy tych liberalizmów jest wiele. I ja twierdzę, że jest ich wiele i wiele z nich jest tak od siebie różnych, że ciężko je nazwać jednym słowem liberalizm. Ale tutaj rozpoczęła się myśl doktora Piotra Napierały, także może zacznijmy od pana. To jest dobre pytanie, czy jest jeden, czy wiele. Ja bym powiedział w ten sposób, że liberałowie, niezależnie od czasu i przestrzeni, zawsze walczą o podobny zestaw kwestii do załatwienia, czyli na przykład wolność słowa, wolność zrzeszania się, wolność działalności politycznej, wolność sumienia, wolność głoszenia swoich opinii, wolność przedsiębrania różnych rzeczy ekonomicznie, tak, i tak dalej. I w związku z tym wolność przedsiębiorczości tak zwanej, te wszystkie rzeczy, wolność religijna, tolerancja religijna i tak dalej. I neutralność światopoglądowa państwa, no to wymusza też, do pewnego stopnia też trzeba oddzielić religię od państwa i tak dalej, ponieważ żeby nie było tak, że jedna grupa jest uprzywilejowana, bo akurat ma tą większościową religię, prawda, w swoich głowach. I w związku z tym oczywiście rzadko kiedy jest tak, że liberałom udaje się zrealizować te wszystkie kwestie, albo rzadko kiedy jest tak, że na 100%, rzadko jest kiedy tak, że oni nawet myślą, że dadzą radę te wszystkie rzeczy odhaczyć, prawda? W związku z tym w wielu krajach mamy tradycję łączenia w różnym stopniu tych wszystkich postulatów i w związku z tym liberalizmy, chociaż w sumie jest jeden liberalizm jako jeden program, to w każdym kraju on podlega tak samo jak konserwatyzm i socjalizm i inne ideologie. Nawet pacyfizm i ekologizm jest inny w różnych krajach, a co dopiero socjalizm, konserwatyzm czy liberalizm. Ale tym niemniej jednak ta lista rzeczy do załatwienia jest cały czas taka sama. Tylko można co najwyżej powiedzieć, połączyć to z czymś, co niekoniecznie jest liberalne, na przykład połączyć to z progresywizmem, można to połączyć z odrobiną konserwatyzmu. Zależnie od tradycji politycznych, tradycji kultury lokalnej i w związku z tym wynik może być inny, ale starting point, że tak powiem, punkt startu jest taki sam. Ja tutaj nie bez kozery założyłem szwedzką czapkę, nie tylko dlatego, że svenska myson, prawda, nie tylko dlatego, że akurat właśnie będziemy wydawać książkę o XVIII-wiecznej Szwecji, ale też dlatego stwierdziłem, że zachowam ją na głowie, dlatego że Szwecja jest krajem, który w Polsce się kompletnie z liberalizmem nie kojarzy, chociaż powinna się kojarzyć, ponieważ w Szwecji przyjęto taki model, że najpierw jest bardzo tutaj bardzo korzystne warunki, wszystko jest tak ułożone, żeby było jak najkorzystniej i najłatwiej prowadzić działalność gospodarczą, o czym dopiero jest się dosyć dużo opodatkowany. Ale też można dużo zarobić, o to tu chodzi, prawda? Bo nie ma tych hamulców, nie ma tej biurokracji, nie ma tej nieprzyjazności państwa, czyli można powiedzieć, że jest coś i dla przedsiębiorców, i dla takich ludzi zwyklaków, prawda? Można tak powiedzieć. Także nie ma tutaj takiej... Natomiast w Polsce uchodzi za
liberalizm bardzo często uchodzi zwykły wolnorynkowy konserwatyzm, a jest to oczywiście błędne, ponieważ no, wolnorynkowy konserwatyzm, ja nawet nie wiem, czy wolność gospodarcza jest najważniejszą z wolności liberalnych. Ja myślę, że najważniejsza jest wolność sumienia, wolność wyznania i wolność głoszenia swoich opinii. Oczywiście wolność przedsiębiorczości też, ale nie, na pewno nie byłaby to jeden, pierwsza lub druga na liście jeden lub dwa. Do tego jeszcze można dodać, że na przykład Anders Hedenius w Szwecji głosił w latach 1760 wszystkie te teorie, które głosił Adam Smith, właściwie najważniejsze, z tym, że czyli te wszystkie wolnorynkowe, a jednocześnie łączył to z niektórymi przekonaniami dotyczącymi tolerancji religijnej i takiej wolności czysto społecznej, które Adama Smitha specjalnie nie interesowały. Dlatego Adam Smith chwilami mówi tak, jakby był wolnorynkowym konserwatystą, natomiast Hedenius był bardziej, można powiedzieć, holistycznym liberałem całościowym. Więc Szwecja nie tylko ma, Szwecja ma także i historycznie duże zasługi dla liberalizmu, no ale ponieważ wszyscy paplają po angielsku w dzisiejszych czasach, to w ogóle wszyscy ludzie na przykład wierzą, że rezultat jest taki na przykład, że jest przerośnięta opinia o Stanach Zjednoczonych na przykład w I wojnie światowej. To tylko daję pierwszy z brzegu przykład, ponieważ Amerykanie przyszli generalnie jako goli i weseli, jako mięso armatnie bardziej na I wojnę światową, ale ex post się mówi, anachronizując, o II wojnie światowej, w której rzeczywiście już mieli dużą rolę do odegrania, że oni zawsze mają wielką rolę do odegrania. A małe państwa niestety trzeba bronić, prawdy trzeba bronić, zasług trzeba bronić i dopiero wyciągać to na światło dzienne, prawda? Także Szwecja jest tutaj w Polsce to kompletnie nieznana pod tym z perspektywy liberalnej, a szkoda, bo nawet ci nasi wolnorynkowi konserwatyści czasem mówią, że Szwecja była kiedyś krajem wolnorynkowym w XIX wieku, ale przestała. Nie, ona nie przestała, ona dodała do tego tylko duże opodatkowanie, ale nie przestała być wolnorynkowa, właśnie o to chodzi. Szwecja ma wielkie tradycje bycia wolnorynkowym. Jest też oczywiście tradycja liberalizmu francuskiego, który jest bardziej wokół sumienia, religii i tych rzeczy niż wokół wolności gospodarczej, ale wolności gospodarczej oczywiście też. Łączono to bardzo często. Jest tradycja niemieckiego liberalizmu, właśnie różnych liberalizmów w ramach Niemiec. Ojcem niemieckiego liberalizmu nazywa się zazwyczaj Gottholda Ephraima Lessinga. I w dużym stopniu jego trademarkiem była tolerancja religijna i to, żeby wyciągnąć rękę ku niemieckim Żydom i zasymilować ich, zwłaszcza, że jego najbliższym przyjacielem i również wielkim niemieckim liberałem XVIII-wiecznym Moses Mendelssohn. Więc tutaj mieliśmy z tej perspektywy pokoju etnicznego, pokoju międzyetnicznego, pokoju między religijnego. Taki. No i mamy oczywiście ten amerykański liberalizm, który startował z pozycji federalnych lub antyfederalnych i właściwie trudno powiedzieć, kto był większym liberałem, Alexander Hamilton czy Thomas Jefferson. Moim zdaniem Hamilton, ale rozumiem, że ktoś może czasem bronić Jeffersona pod tym względem. Także liberalizmów jest, odpowiadając na pytanie, liberalizmów jest wiele, ale tak naprawdę kręcą się one wokół tych samych haseł, tylko różny jest dobór składników, więc w sumie jedno i drugie. Bardziej jest jednak jednością. Rozumiem, czyli teza by była taka, że jest jeden liberalizm jako lista, znaczy liberalizm można zdefiniować jako zbiór cech charakterystycznych, a partykularne narodowe liberalizmy to już wybierają sobie po kolei. A to intrygujące, tej historii o szwedzkim liberalizmie to nie wiedziałem. Jeszcze Holendrzy mają wielkie zasługi też i to już w XVII wieku dla spraw liberalizmu, tolerancji religijnej i tak dalej. Też warto. A w innych krajach to już jest raczej import, jako coś, co przyszło skądś inąd. Myślę, że też dość niespodziewanym miejscem na źródła myśli liberalnej może być Polska XVI-wieczna. Mianowicie
Nie chodzi mi o władców i tak dalej, ale chociażby w Polsce powstała pierwsza akademia protestantów, Akademia Rakowska, gdzie protestanci się uczyli. I późniejsi protestanci z Polski przenieśli się do właśnie Niderlandów, gdzie kontynuowali te tradycje tolerancji religijnej. Ja w to się w głębi nie zagłębiałem. Wiem, że taki jeden doktor z Politechniki Gdańskiej się w to zagłębia. On współpracuje z profesorem Szachajem. Więc on tam zajmuje się tłumaczeniami języka niemieckiego. Ostatnio Kassirera tłumaczy. No i on mówił któregoś razu na konferencji, jak go spotkałem, to właśnie opowiadał o tej mało znanej historii transportu polskiej myśli jeszcze przedoświeceniowej do Niderlandów. Nie, to ja się kompletnie tutaj nie zgodzę, dlatego że ta myśl protestancka i myśl mniejszościowych ruchów religijnych na bazie protestantyzmu, które w przeciwieństwie do luteran, kalwinów i katolików, też tak swoją drogą, chciały tolerancji religijnej, to na przykład Jonas Schilling w 1560 latach w Niemczech już chciał, żeby była tolerancja religijna. Małe odłamy protestantów już chciały wolności religijne, dlatego głównie, że były małe. No tak. I tutaj i słabe. I to samo dotyczy się naszych Arian i wszystkich innych tego typu ruchów. Dotyczy się niektórych Mennonitów, dotyczy się, ale to później trochę. Natomiast niektórzy anabaptyści na przykład byli mocno tacy, byśmy powiedzieli dzisiaj, komunistyczni, a inni byli właśnie bardzo liberalni. Także takie tego typu ruchy były w całej Europie. Natomiast nasze zasługi, ja uchodzę za ojkofoba, bo jakby rozbijam te nasze przekonania, że myśmy wytworzyli jakiś rodzaj wolności politycznej, absolutnie moim zdaniem tak nie było. To, że myśmy mieli tolerancję religijną, a inne kraje jej nie miały w XVI wieku, to wynika z tego, że w XVI wieku, tak biorąc całe te społeczności razem, całe te kraje razem, to nikt nie wierzył w tolerancję tak za bardzo. Wszyscy wierzyli w to, że trzeba się bić, aż wygra no, albo ta herezja, albo ta druga herezja, bo one się w Polsce często ludzie są zdziwieni, że z perspektywy protestantów katolicyzm też jest herezją. I ja się w sumie zgadzam, bo to protestantyzm jest powrotem do źródeł bardziej, w sensie logicznym nawet mieliby więcej racji. Ale chodzi tutaj o to, że oni, większość społeczeństwa, większość, jeśli tak można powiedzieć, większość ludzi mających jakąś władzę polityczną w XVI-wiecznej Europie byli za tym, żeby bić się o tą prawdziwą wiarę. W związku z czym Polska, ponieważ nie miała normalnego ustroju, gdzie jest król i tak dalej, to nawet bardzo nietolerancyjni, surowi władcy, bardzo katoliccy, na przykład jak Batory albo Zygmunt III Waza, oni musieli się liczyć z tym, że niewiele się liczą w tym państwie i oni musieli się zgodzić na ten pokój religijny, ponieważ szlachta była potężna, ponieważ szlachta się interesowała nowinkami religijnymi, zwłaszcza szlachta litewska, co ciekawe, ponieważ były jeszcze silne miasta, ciągle jeszcze, gdzieś tam w XVI wieku trochę się to też liczyło, luteranie z miast zachodniej Polski też jakoś tam się jeszcze ciągle liczyli. W związku z tym to, że my mamy tą tolerancję religijną, to absolutnie nie jest żadna nasza zasługa, tylko to jest rezultat tego, że właściwie nikt tym krajem nie rządził, bo król już nie rządził, a szlachta jeszcze nie decydowała wszystkim. Jak szlachta zaczęła wszystkim decydować, no to wygrało to, że większość szlachty była jednak katolicka. I dlatego u nas tak łatwo się w latach już 1580 ta tolerancja kończy. A my zwodzimy się, Polacy niestety zwodzą się co do naszych tradycji liberalnych. U nas nie ma tradycji liberalnych, u nas są tradycje anarchistyczne i arystokratyczne. I tak samo jak zwodzą się co do tradycji parlamentarnych, ponieważ nasz parlament, podobnie jak na przykład parlament szwedzki, był parlamentem stanowym.
I on, a co gorsza, gorzej niż szwedzki, był tylko jednego stanu, czyli szlachty. Czyli krótko mówiąc... A szwedzki był jaki? A szwedzki był, na górze byli oczywiście riddare, czyli rycerze, czyli szlachta, adelståndet tak zwany, ten szlachecki stan. Potem byli prester, czyli 40 najważniejszych duchownych w kraju. Aha, adelståndet działał tak jak nasz cały Sejm, to ich adelståndet tak działał. To znaczy każdy szlachcic, tam było 2000 tylko rodzin szlacheckich w Szwecji w XVIII wieku na przykład, czy XVII, oni przyjeżdżali, każdy mógł głosować, który chciał. Rezultat był taki zazwyczaj, że było około 600 chłopa i oni głosowali. Potem było tych, i tylko tam nie było ustalonej kwoty, tak? Potem prester miała ustalona kwota, było ich 40 zawsze. Potem byli borgar, czyli mieszczanie, to byli najczęściej burmistrze, którzy z urzędów chodzili, nie było wyborów żadnych, tylko z urzędów chodzili. I jedyne wybory to były takie wybory do bynder, czyli do wolnych chłopów, wolnych kmieci. I oni rzeczywiście się zbierali w ramach swoich ziemi, wybierali swoich przedstawicieli, czyli był czteroizbowy parlament. On też miał wady, bo on nie był, w przeciwieństwie na przykład do angielskiego parlamentu i brytyjskiego potem, on nie był ponadstanowy, nie był narodowy, ale przynajmniej no, jakaś tam reprezentacja społeczna była. Natomiast nasz, no to był generalnie, u nas jest tak, że szlachta żyła w złotej wolności, a dla reszty był gułag de facto dla chłopów. Tak? To jest ten numer, że my myślimy i jeszcze nas w tym utwierdzają ludzie, którzy bezwstydnie nas chwalą, tacy jak Norman Davis, że my jakoś gdzieś się plasujemy na tej mapie wolności. Otóż nie, my się nie plasujemy na mapie wolności w ogóle. My nie mamy tradycji liberalnych i nic dziwnego, że dzisiaj czystego liberalizmu za bardzo ani w polskim parlamencie nie ma. Tusk zaczął się robić liberalny, tak na przykład Donald Tusk, dopiero jak wrócił z Brukseli. To nie jest przypadek, dlatego że my nie mamy tradycji za bardzo liberalnych, silnych. I właśnie ten rasizm szlachecki, klasizm sarmacki, on powodował, że no zdolni, to co jest istotą liberalizmu, czyli społeczeństwo otwarte, to możność realizowania kształtowania swojego życia mniej więcej tak jak chcesz, no było kompletnie niemożliwe. Natomiast na przykład nawet u takiego Ludwika XIV, Jezu, jaki straszny totalitaryzm, niektórzy myślą, a właśnie nie, on wyciągał tych mieszczan zdolnych, wyciągał do nich rękę, oni zostawali ministrami i rządzili tymi szlachcicami, oni się wkurzali, ale musieli słuchać i to były fachowe rządy, nie? Merytokracja decydowała. U nas decydowało co? Jakieś przesądy dotyczące rzekomych początków rodziny. Także nie, Polska nie ma tradycji liberalnych i ja się tu absolutnie nie zgadzam. Polscy Arianie przybyli do nas, bo był u nas chaos, a nie wolność, więc wolność była produktem ubocznym chaosu. Natomiast świadome tworzenie wolności, takie naprawdę, to ono powstaje w Holandii, początki XVII wieku, to jest Franciscus van der Enden, to jest potem Spinoza, to do Holandii jedzie, to są te spory gomarytów z tymi drugimi, nie pamiętam teraz jak oni się nazywali, to było to, że przyjeżdżał Descartes, czyli Kartezjusz przyjechał do Holendrów, bo tam właśnie można było wydawać co się chce, o ile się nie skrytykowało ustroju Republik van de Zeven Provinciën, że się nie skrytykował tej ustroju tej republiki, to można było wydawać wszystko. Na przykład wydano tam na przykład różne traité de suicide, czyli tam, gdzie nie można było w ogóle o samobójstwie mówić, to wydawano traktaty o samobójstwie, o wszystkim wydawano w Holandii traktaty w XVII-XVIII wieku. Więc liberalizm narodził się w Holandii i nic dziwnego, że do Holandii nawiązują William Temple, John Locke, Algernon Sidney, Anthony Ashley Cooper, czyli hrabia Shaftesbury, w Niemczech Christian Thomasius, w Francji Pierre Bayle, a później pośrednio Voltaire. To jest holenderski rząd, potem się staje angielskim rządem i to jest ta linia liberalizmu. Natomiast u nas, proszę zobaczyć, jak to wszystko pękło od razu, tak? Wystarczył jeden Zygmunt III Waza i to wszystko zniszczył. I dlatego miłośnicy Zygmunta III Wazy to są właśnie zamordyści w Polsce,
i oni to lubią, że nie było już tej wolności szlacheckiej. Mimo że królowi nie udało się mimo to żadnego autorytetu uzyskać, żeby mógł kraj reformować, choćby ze względu na jakiś zdrowy rozsądek, już nie mówiąc o wolności. Ale generalnie my byliśmy krajem chaosu i Polska wydaje się w XVI wieku i w początkach XVII wieku tylko dlatego wielka, że inne kraje mordują się za wiarę, ponieważ tam król rzeczywiście jest królem i coś robi i może zebrać armię i tak dalej, a u nas król był niczym i właściwie władza gdzieś była rozrzucona, więc nie było żadnej polityki, już nawet liberalnej też. Tutaj padło pytanie o sylwetkę Lessinga. Ja wiem, że taki człowiek był. Tak, Gotthold Ephraim Lessing to był, żył w drugiej połowie, upraszczając nieco, przede wszystkim działał w drugiej połowie XVIII wieku w Niemczech. Pochodził z rodziny, pochodził z miasta Kamenz, pochodził z rodziny pastora. Pastor, jego ojciec był bardzo surowym człowiekiem. Lessing stwierdził, że tak nie może to wyglądać i nie może tak wyglądać prawdziwa wiara, czyli troszkę u niego zaszło to samo, troszkę co u Erasma z Rotterdamu 200 wieków wcześniej, kiedy on był sierotą. 200 wieków to trochę dawno by było. 200 lat, dwa wieki wcześniej, 200 lat. Oczywiście 200 lat. No i tak, to byłoby dawno. W każdym razie, ale zawsze jakiś liberalizm był. Tak naprawdę liberalizm jest w prawie 12 tablic, liberalizm jest w pewnym sensie u Petroniusza, liberalizm jest w pewnym sensie Petroniusz to... Petroniusz kim był, bo nie kojarzę tego człowieka? Petroniusz żył być może w czasach Nerona, być może 100 lat później, natomiast zostawił wspomnienia o życiu południowej Italii, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli kraju neapolitańskiego, no i on mówił wiele zaskakująco współczesnych obserwacji na temat tych ziem poczynił. No i Petroniusz był rzeczywiście człowiekiem liberalnym pod tym względem, że chciał, żeby ludzie mogli się rozwijać i żeby nie było tego przymusu całego. Także jest ciekawy kontrast z Neronem, ale nawet nie wiadomo, czy on żył w tym samym czasach. Jesteśmy przyzwyczajeni, że Petroniusz występuje w Quo Vadis i tak dalej i z tym Neronem konwersuje, a tak do końca nie wiadomo, kiedy Petroniusz żył. W każdym razie, wracając do Lessinga, Lessing był rzecznikiem tolerancji religijnej i uważał, że prawdziwe Słowo Boże to jest właśnie coś takiego. Więc on starał się i on był jednym wielkim miłośnikiem Woltera. Jak Wolter podróżował po Niemczech, to on jeden z niewydanych tomików Woltera w ogóle ukradł, żeby się z nim zapoznać, bo chciał już czytać. Wolter zrobił wielką awanturę, że mu jakiś młody Niemiec go okradł. No ten oczywiście przeprosił i potem była taka trochę zadra między nimi. Wolter już był wielkim autorem znanym w całej Europie i dalej, bo i w Rosji, i w British America, i w Ameryce Południowej też trochę. Natomiast ten nie, no oczywiście był młodym człowiekiem, jak to się działo. No i oczywiście on oddał to i tak dalej, ale on od początku mówił, że w sumie warto by było jakoś pogodzić, no chociaż protestantyzm z liberalizmem, no i z wolterianizmem, czyli wolterowską wersją liberalizmu. No i oczywiście to próbował robić i z jakimś tam lepszym lub gorszym skutkiem, ale dzisiaj mówimy, że on był właśnie, niektórzy mówią, że to raczej August Schlitzer był ojcem niemieckiego liberalizmu, to był człowiek, który troszkę podobnie jak Edward Gibbon w Wielkiej Brytanii stwierdził, że ta historia, bo August Schlitzer był historykiem, ta historia, jaką dotychczas się opowiada, to jest tak zwana Mordgeschichte, czyli historia mordów, że jeden król podrzyna gardło drugiemu. I co to dla kogokolwiek wynika? Żeby było śmieszniej, Wolter też pisał o tym, że historia to przecież jest historia kultury i społeczeństwa, nie tam jakichś patafianów w koronach. Nie? To samo, jak on pisał, to on napisał książkę Wiek Ludwika XIV, a nie książkę Ludwik XIV. To było bardzo ważne.
I także historiografia jakby idzie w pierwszym rzędzie liberalizmu. No i Edward Gibbon oczywiście też. On mówił, że the traditional history is just a mere register of crimes and atrocities. Także ta tradycyjna historia to tylko rejestr zbrodni i okrucieństw. No i też postulował, żeby to była bardziej historia. Także widzimy, że to było wszystko trochę połączone, natomiast to, co było wtórne i to czasami przez to się może stwarzać takie wrażenie, że każdemu chodziło o coś zupełnie innego, dlatego że ustrój polityczny, w którym to wszystko miało być możliwe, ten cały liberalizm, to była sprawa wtórna. Na przykład Montesquieu uważał, że trzeba zmniejszyć władzę króla, a Voltaire, że zwiększyć na przykład, nie, żeby była ta wolność. Ale i w Niemczech też podobne podziały, więc liberałowie nie mieli przepisu, jak zagospodarować władzę polityczną, tylko mieli, tylko mówili, co jest najważniejsze, co należy chronić. Nie? To wracając tak do tej Szwecji, bo ostatnio również się wdałem w dyskusję z przedstawicielami Forum Obywatelskiego Rozwoju. I oni są generalnie, jako przedstawiciel i człowiek głęboko siedzący w środowisku libertariańskim, wiem, co tam ludzie mówią na temat tego liberalizmu. I moim głównym problemem z libertarianami jest taki, że libertarianie generalnie nie czytają i nie znają historii swojej idei i dają się przekonywać, a austriackim ekonomistom zdaje się przede wszystkim, którzy nie są historykami idei, że to oni wymyślili, że libertarianizm to jest właśnie ten prawdziwy liberalizm. A była dyskusja właśnie, zaczęło się bodajże od nazwania Rortiego i Rawlsa liberałami. I tam przedstawiciele forum się na to oburzyli, że to nie są liberałowie. Deirdre McCloskey obiecała, że napisze książkę o fałszywych liberałach. I mi to zaczyna przypominać trochę walkę w różnych momentach historii marksistów z reakcjonistami. Gdzie kojarzę, że w latach 20. i 30. tępiono ludzi, którzy za bardzo hegelizowali w marksizmie. Później w Polsce w latach 60. i 70. też reakcję tępiono, że trzeba było zgodnie z linią partii lecieć. I to jest dla mnie trochę niepokojące, bo libertarianie bardzo lubią sobie przypisywać to, że właśnie oni kontynuują ten prawdziwy liberalizm i twierdzą, że liberalizm już od Johna Stuarta Milla, ten anglosaski, już zaczyna skręcać w stronę tego fałszywego liberalizmu. I na przykład właśnie Rorty, który sam siebie określał jako liberała. Zresztą nawet zdaje się, że Tomasz Sawczuk napisał ostatnio, czy jakiś tam inny Stawiszyński, nie wiem, te publicyści mają strasznie podobne nazwiska. Pragmatyczny liberalizm Richarda Rortiego. No ja sam się licencjonowałem na podstawie Rortiego i sporo go przeczytałem, więc on zdecydowanie był liberałem w tym szerszym sensie. I zresztą Rawls też był zdecydowanie liberałem w szerszym sensie. Jest tam wielka dyskusja na temat tego, że Rawls i Rorty to są zdrajcy, a nawet często słyszałem, że Keynes wcale nie był liberałem, że Keynes był socjalistą. I dokładnie tu mi się przypominają różne dyskusje na Facebooku na temat tego, czy Szwecja to jest kraj kapitalistyczny czy socjalistyczny. Mam wrażenie, że w Polsce rozumienie liberalizmu właśnie sprowadza się przede wszystkim do wolnego rynku paróweczek w Hongkongu i trochę zapominają o tym, że świadczenia socjalne w Szwecji, tak, są świadczenia socjalne w Szwecji, Szwedzi tego chcą, ale jednocześnie dużo łatwiej założyć firmę w tej Szwecji niż w Polsce. Tak, i łatwiej zarobić i potem tylko potem się płaci. No jak jest większy tort, to jest łatwiej z niego więcej zapłacić, więc w sumie dobrze, nie? Ale nie myśli się w ten sposób, nie wiem czemu w Polsce. To Tomasz Sawczuk z kultury liberalnej. Z drugiej strony też a propos, bo mam wrażenie, że zdaje się ta tradycja starego kontynentalnego liberalizmu,
czyli XVIII-wieczna Francja i Niemcy. Jest nowy kontynentalny liberalizm i on pierwszy był jakby w opozycji do wyspiarskiego, właśnie Locke'a czy Hume'a, a teraz jest kontynentalny, czyli na przykład Michel Foucault przeciwko generalnie ci głównie francuscy myśliciele, którzy nie są socjalistami, albo marksistami, i są liberałami. Michel Foucault jest liberałem, to ja nie wiem, ale dobrze, słucham dalej, bo spróbuję się odnieść do tego No wszystkiego. bo Rorty, mimo że jest anglosasem, on ma też jest przedstawicielem, że tak powiem, tego kontynentalnego liberalizmu, bo on był przyciągnięty. Teoria krytyczna, czemu tak? Nie teoria krytyczna. No, poststrukturaliści generalnie można by było ich nazwać w wielu przypadkach kontynentalnymi liberałami. Czyli nie wiem jak tam Deleuze, który twierdził, że pisał książkę o tym, że schizofrenia i kapitalizm, coś w tym stylu, i teraz strasznie się szkaluje kapitalizm przez to. A jeżeli chodzi o Foucault, to z Foucault jest taki problem, że on bardzo dużo pisał, więc ciężko tam coś z niego wyciągnąć, ale on też, jeżeli chodzi o historiografię, to się skupiał na badaniu. Francuski liberalizm to raczej jest Guy Sorman, Raymond Aron. To jest raczej francuski Znaczy, liberalizm. to co ja kojarzę z tych, co. French Theory, to oni byli. Oni są tak na zachodzie znani. Znaczy, ja Foucault głównie znam i to kojarzę go dlatego, że Rorty o nim pisał. I dlatego, że kiedyś mój wykładowca na UG mi powiedział, że narodziny biopolityki wyleczyły go z socjalizmu. No dobrze, ale to spróbuję to trochę uporządkować, bo myśmy właściwie obaj dokonali takiego erudycyjnego wybuchu, tylko ja XVIII-wiecznego, a ty XX-wiecznego. Spróbujmy jeszcze zakopać ten rów, jaki stoi między tymi dwoma epokami, bo mówimy o początkach, a już mówimy o dzisiejszym. Oczywiście liberalizm, można powiedzieć, w XIX wieku, moim zdaniem, to dokonuje takiej fuzji między tradycjami właśnie. Nie wcale nie dzieli się aż tak mocno na anglosaski i na kontynentalny. Właśnie na to chciałem zwrócić uwagę, że jest ta wyraźna tradycja w XVIII wieku tego liberalizmu. Później dokonuje się ta Lokalna, lokalna tak. bardziej, tak. Później Bardziej. dokonuje się ta fuzja, a później w pewnym momencie ktoś stwierdził, że liberalizm to tylko wolny rynek albo coś w tym stylu, No bo to dobrze, też pod no koniec dobrze, to XIX najpierw wieku się to o odbywa. tej fuzji, potem o Rawlsie. Rortiego mało znam, więc później o Rawlsie i tak dalej. Bo potem zacznę, już nie będę pamiętał o tych wszystkich kwestii. A chciałbym, żeby to wszystko wybrzmiało, bo to wszystko są bardzo ciekawe kwestie. Jeśli chodzi o tą fuzję, no to człowiekiem, który, można powiedzieć, połączył Montesquieusza i rewolucję francuską we Francji w jeden liberalizm i zauważył, że rewolucja francuska była czymś w rodzaju walką miłośników Rousseau z liberałami, czyli wolterianami w przypadku Francji przede wszystkim, ale nie tylko. Condorcet to na przykład typowy liberał wolteriański, chociaż on szedł w taki, można powiedzieć, mocny progresywizm, bo on wierzył, że rozwój jest nieskończony, nawet jeżeli się da go na chwilę zatrzymać, to on wybuchnie ze zdwojoną siłą. Na przykład liberałowie niemieccy nie byli aż tacy pewni tego, na przykład. No, czytałem jego wesołe dzieło o tym rozwoju Nie, tego. to jest bardzo dobre dzieło, tylko rozwój ducha, szkic o rozwoju ducha ludzkiego poprzez dzieje, to jest bardzo dobre dzieło, tylko generalnie rzecz biorąc tak, tylko trzeba się zastanowić właśnie, bo możliwe, że właśnie jest tak, jak on mówi. To wcale nie jest takie pewne. My mamy taką tendencję do przyznawania racji szkopom generalnie, czyli Niemcom. Nie, żebym miał coś przeciwko Niemcom, ale jest taka tendencja, zwłaszcza mówiliśmy o tym zresztą przed programem, że ci Niemcy to tacy bardziej inteligentni niby, ale w sumie nie wiem. Chodzi o to, że może się okazać, że Condorcet miał rację. W każdym razie, przechodząc już do tego, co po rewolucji francuskiej. Jest Benjamin Constant, to był Szwajcar, ale taki mocno francuski Szwajcar,
On połączył jakby Montesquieusza, Voltaire'a i to, co po też zaczynano kombinować i to, co było jego zdaniem liberalne w czy tam etapy, czy też tendencje liberalne w ramach rewolucji francuskiej, czyli to raczej Mirabeau i Lafayette niż tamci radykałowie, prawda? I on to połączył w jedno i później Guizot wymyśla taki liberalizm rządzący, a już nie tylko uczący, ale też rządzący. Potem jest ten liberalizm końca XIX wieku, to jest Adolf Thiers, to jest Léon Gambetta i tak dalej. Więc we Francji tradycje liberalne są bardzo mocne i one w dużym stopniu zaczynają się gdzieś łączyć z tymi brytyjskimi tradycjami rzeczywiście, zwłaszcza, że monarchia lipcowa 1830 roku, ona ma ustrój wzorowany na brytyjskim i to jest ciekawe, bo podczas rewolucji francuskiej Mirabeau promował brytyjski ustrój, Lafayette promował amerykański, ale Mirabeau promował brytyjski i mamy jakby połączenie tego. Francja reprezentuje od 1830 roku ten obóz wolności, by można powiedzieć. Wcześniej to są tylko tendencje, a tutaj jest taki switch, nie? Jesteśmy po tej stronie, po stronie wolności. I w zasadzie stanowi jedną całość z Wielką Brytanią i Holandią, bo Holandia stanowi jedną całość z Wielką Brytanią od Unii 1688 roku i 89, Bill of Rights, nie? I wspólny monarcha Wilhelm III Orański. A tutaj mamy dołączenie kolejnego, można powiedzieć, przęsła do tego obozu wolności. No i bo w Prusach no to był Fryderyk II, ale on do końca nie umiał puścić tych cugli władzy i rzucić to na konstytucjonalizm, się zdać, nie? Tak nie do końca. Następca był raczej taki, że dobrze wcześniej był Fryderyk i wszystko zabezpieczył, bo ten by wszystko odwrócił na konserwatyzm. Więc w Prusach mamy takie wahadło, nie? I widzimy, że ten świat liberalny się powiększa trochę. On się w naszych czasach powiększa w ogóle o Japonię, Koreę Południową i w ogóle cuda nie widzę, ale wtedy też się powiększał znacznie. No więc mamy tą fuzję rzeczywiście w XIX wieku. W XIX wieku mamy zarówno tych takich, można powiedzieć, progresywnych liberałów jak John Stuart Mill, jak i takich, weźmy już teraz Anglików dla odmiany, Brytyjczyków, i mamy takich protolibertarian jak Herbert Spencer na przykład. To właściwie już mamy takich protolibertarian, chociaż libertarian można by spokojnie cofnąć jeszcze dawniej. Był taki kumpel Voltaire'a, on się nazywał Charles de Luc Clapier, czyli Marquis Vauvenargues. On właśnie mówił, że ludzie, co się boją innych ludzi, wymyślają ustawy, im mniej praw, tym lepiej i tak dalej. No to czysty libertarianizm przecież, we wczesnym XVIII wieku, nie? Ale libertarianie w ogóle nie szukają źródeł libertarianizmu. Oni myślą, że właśnie to, co pan powiedział, co powiedziałeś, bo w sumie nie ustaliliśmy, czym jesteśmy na ty, czy nie. Bądźmy na ty, okej? Okay? No, w porządku. Więc oni nie szukają tych źródeł libertarianizmu, tylko uważają, że tych kilku austriackich tam ekonomistów to właściwie to wymyśliło. Nie wiadomo czemu właściwie tak uważają, ponieważ takie tradycje niechęci do państwa, ale bez popadania w skrajny anarchizm, czyli takie właśnie anarchokapitalistyczne, anarchowłasnościowe tendencje są bardzo stare, więc znaczy, libertarianizm ma znacznie starszą tradycję niż oni sami mówią o sobie. Znaczy, no, to jest wszystko margines liberalizmu i raczej aberracja, raczej mutacja, szkodliwa moim zdaniem, ale o tym później. Mhm. Znaczy, tu bym się nie zgodził, że nie znają, bo zdecydowanie sięgają do źródeł tam... Spencera? Nie, znaczy Spencera również, ale oczywiście do Smitha, do Ricardo, do Desaya, ale... Smith nie jest libertarianinem. No ale twierdzą, że to jest ich jeden z tych prekursorów. A nie, to co mówisz teraz, to jest próba kradzieży liberałów. Oni mają własnych myślicieli, ale próbują ukraść liberalnych.
Tak jak mówiłem, bo jest ta teza, że libertarianizm to jest powrót do tego prawdziwego liberalizmu i tam jest ten mit założycielski, trochę tak jak Mormoni sobie wymyślili, że tam byli ci to zapomniane plemię żydowskie, i mam wrażenie, że trochę tak przynajmniej niektórzy libertarianie myślą, że była ta linia prawdziwego liberalizmu, która mniej więcej właśnie w XIX wieku przez Johna Stuarta Milla została zatrzymana. Oni tutaj wracają do tego pięknego, Nie, wolnorynkowego. to jest absurd. To jeżeli chodzi, oni też Johna Locke'a próbują, bo widziałem, że Frank Boas próbował, nie, David Boas próbował ukraść z kolei Johna Locke'a. To jest oczywiście absurd, dlatego że John Locke może się wydawać na pierwszy rzut oka libertariański, dlatego że on mówił, że jest zasadne, żeby królowi właśnie wybić kły, żeby parlament wszystkim decydował i tak dalej, i tak dalej. Tylko że później, jak patrzymy na to, co on postrzega jako tą strefę wolności i strefę prywatną, a co postrzega jako strefę publiczną, to widzimy, że to jest państwo liberalne, a nie libertariańskie. Jak mamy Adama Smitha, to Adam Smith wcale nie uważał, że niewidzialna ręka rynku, którą wspomina w książce raz, na 1000 stronach raz, że niewidzialna ręka rynku wszystko wyreguluje i wcale nie uważał, że państwo za co się weźmie, to spieprzy. Czyli nie uważał tego, co uważał Spencer albo co uważał Wovenark. Ci prawdziwi, ale może ja dokończę tylko. Więc tego tutaj nie ma. Adam Smith wcale nie mówił, że państwo nie może się zajmować inwestycjami i tak dalej. Mówił, że kiedy kupcy tego nie robią, to państwa to robią. I więc w sumie u niego była pochwała działania na przykład Fryderyka II, który tworzył z niczego warstwę kupiecką, no bo nie ma powodu. Tylko problem polega na tym, że potem na początku XIX wieku mamy takich myślicieli jak Richard Cobham, przez Cobham, tak, Cobham, w ogóle niezauważalny człowiek, przez którego pryzmat my patrzymy, czasami wiele ludzi patrzy na Adama Smitha. Richard Cobham wymyślił właśnie ten zwany liberalizm manchesterski. Ja bym powiedział, że wolny rynek, laissez-faireizm manchesterski, ja bym powiedział, raczej powinien się to nazywać. No on wymyślił, że właśnie wolny rynek to jest w ogóle, rządzi światem, że kto to zakłóci, ten trąba, że nie wolno tego robić, że to praktycznie Bóg, wolny rynek to Bóg i nie wolno nic zrobić, bo państwo, jak się weźmie, to spieprzy, to jest przelewanie z pustego w próżne z definicji. Natomiast tylko to jest ta tradycja, która szła obok tradycji Davida Ricardo, który się trzymał właśnie Adama Smitha i trzymał liberalizmu. A libertarianie właśnie z Richardem Cobhamem tak naprawdę zbaczają w bok, czyli jest dokładnie odwrotnie niż oni, no cóż, kłamią. Tutaj jest prośba, żebym zaczął coś mówić. Ja też tutaj przyszedłem sobie, że tak powiem, trochę posłuchać, nie? Bo ja szczerze mówiąc, historię liberalizmu średnio znam. Pewnie jakoś nigdy szczególnie nie interesowała. Ale w kwestii, bo tutaj też widzę, że Ricardo i Smith to raczej inspiracja ekonomiczna. I to mi się zdaje, że to jest jeden. Ale warto też zobaczyć, co oni głoszą w sprawach społecznych, bo oni, na przykład Adam Smith był strasznym antyarystokratą, na przykład. Jego bardzo Tak, to to może interesowało. teraz ja dokończę. Bo jako libertarianin jestem bardzo dużym krytykiem libertarian. Może nie samego libertarianizmu, ale samych libertarian, którzy są zazwyczaj średnio ogarnięci. I jest ten. Niektórzy liberałowie też, także ja też jestem krytykiem niektórych liberałów. Jest bardzo duży taki dogmat trzymania się tylko i wyłącznie ekonomii, taki ekonomocentryzm jest, mam wrażenie, w libertarianizmie. Przez to wiele kwestii społecznych jest kompletnie odpuszczana. Stowarzyszenie Libertariańskie jest jednym z takich tutaj ośrodków libertariańskich, które porusza jakkolwiek te kwestie społeczne, jak chociażby to, że jak mniej więcej co roku wypuszczamy taki artykuł, czy jakieś cokolwiek z tym związane w tym czerwcu, związane z tym, że jak osoba homoseksualna wychodzi tam ze swojej szafy, ze swoją orientacją, to musi nagle wejść do kolejnej szafy, gdzie musi się ukrywać ze swoimi poglądami liberalnymi czy wolnorynkowymi, bo
Generalnie wolnorynkowcy są bardzo często, wielu wolnorynkowców w Polsce jest konserwatywna pod tym względem, więc oni muszą uciekać do tych przeciwników wolnego rynku. I to są takie bardzo małe próby ruszenia ruszenia kwestii światopoglądowych przez libertarian. Też zauważyłem, że jest taki bardzo duży dogmatyzm, niemal tak duży jak u tomistów i heglistów, czyli na każde jakiekolwiek światopoglądowe pytanie, to jest tutaj cytat z Rothbarda albo z Hansa Hermana Hoppego, w zależności od tego, jak bardzo konserwatywny jest tutaj przedstawiciel. I nawet jak dyskutowałem z niektórymi libertarianami, to jest tak, że libertarianizm to filozofia polityczna, ewentualnie teoria ekonomiczna i nie można nic z tego wyciągać. Chociażby, czy to dalej no, bardziej... Ale rezultat odpuszczenia spraw społecznych będzie zawsze taki, że albo pójdzie libertarianin, stoczy się albo w anarchizm, albo w konserwatyzm wolnorynkowy. No i tak się dokładnie dzieje. Tak, nie, no właśnie tak się dzieje. Niekultywowanie tego, co jest 80% liberalizmu, czyli sprawy czysto społeczne, no to powoduje, że stacza się libertarianin albo w odmęty szaleństwa, czyli anarchię, albo w, no to dzięki. Albo ja w konserwatyzm. Ja akurat jestem anarchokapitalistą. Anarchokapitalista. No tak, ale to jest mało przyszłościowe, dlatego że... Ja jestem filozofem, więc ja mogę. No tak, ja wiem, że to jest przywilej filozofa, ale historyk już takiego przywileju nie ma. Ale powiem tak, że problem polega na tym, że takie państwo anarchokapitalistyczne, takie rzeczywiście, takie jak u Hoppego właśnie, że każdy ma swoją dzielnicę, tam wręcz prawa różnych dzielnic i tak dalej, następnego dnia pierwszy lepszy gang przemotników pomidorów stworzy władzę absolutną w takim państwie. To jest ten problem, bo natura nie znosi próżni i takie państwo Wovenarga albo Herberta Spencera albo Hermana Hoppego albo Kobama, co chcesz, to ono przetrwa jeden wieczór. A chciałbym jeszcze nawiązać do tych myślicieli, których poruszyłeś, Rawlsa, Rottiego znam bardzo słabo. To może jeszcze wcześniej, bo tutaj jest ważne pytanie od widowni. Mianowicie, bo tutaj często się pojawia to pytanie, mianowicie jak rozróżnić liberała od liberała od libertarianina albo liberalizm od libertarianizmu? No przede wszystkim, że liberał, tak jak Rawls właśnie pokazuje, że jest liberałem, moim zdaniem Rawls nie ma racji w tym, co chciał zrobić, ale on tym, co próbował zrobić, udowadniał, że jest liberałem, a nie libertarianinem na przykład, dlatego że Rawls rzeczywiście chciał zabezpieczyć stan wolności dla ludzi, dla jednostki, niezależnie od tego, kto będzie rządził, czyli stworzyć społeczeństwo na nowo w taki sposób, żeby jednostka była szanowana. I to jest bardzo liberalne, a nie libertariańskie, bo libertarianizm bardziej się koncentruje na właśnie podziałach ekonomicznych. Natomiast Rawls popełnił moim zdaniem błąd, ponieważ liberalizm nie musi być taki konstruktywny strasznie, ultrakonstruktywny, jak chciał tego Rawls. Nawet bym powiedział, że to się nigdy nie udaje. Coś takiego próbował Auguste Comte już zrobić na początku XIX wieku w ramach swojego pozytywizmu, czyli właśnie stworzyć wolnościowy system, w którym by wszyscy oddychali taką nauką moralnością liberalizmem, by oddychali tym jako naturalnym, coś w rodzaju takiego, że nie wiem, są społeczeństwa muzułmańskie, które mają po prostu islam i islam jest źródłem prawa, źródłem tego i źródłem wszystkiego, to tutaj by ten pozytywizm Comte'a też i ten taki mocny projekt Rawlsa, to jest kolejna próba takiego stworzenia takiego liberalizmu od góry, że tak powiem. A liberalizm jest, dobrze działa, jak jest od dołu. Liberalizm reaguje na pogwałcenia wolności jednostki i nad zabezpieczeniem tego, żeby ulepszać prawo i tak dalej. I on wtedy dobrze działa. A Rawls próbował tak podejść jak jakiś król Prus, i to XIX-wieczny raczej, do sprawy. No i mi też się tak wydaje, że tutaj padło oczywiście
nawiązanie do Korwina Króla, który też w ogóle nie jest liberałem i nigdy nie był. Jest takie nawiązanie. Znaczy też jest ta odmiana dziwna w Polsce, libertarian, albo inaczej, konserwatywnych monarchistów, którzy nazywają się siebie libertarianami za inspiracją tak. Hoppego, że król tutaj wprowadzi AKAP nagle. Co jest ten taki liberalizm odgórny. Ja słuchałem kiedyś twój tam film na temat Fryderyka II i tam padło stwierdzenie, że próbował albo zbudował ten liberalizm od góry, który tam się dość szybko skończył. No tak długo jak on był i troszkę później to przetrwał. On właściwie przetrwał jeszcze, no trochę przetrwał jeszcze. Mhm. A to może... Ale my trochę teraz krążymy między budowaniem liberalizmu a libertarianizmu. Właśnie Mik, też... Mikkego nigdy liberalizm nie interesował. Mikke uważa na przykład, że państwowe, na przykład religijne fety, które są narodowe i religijne jednocześnie, to nie jest żaden problem. Dla liberała to jest ogromny problem, dlatego że nie można tłamsić ludzi, którzy tak na przykład jak ja nie są wierzący i nie życzymy sobie takiego guru bulbulu do jakiegoś bóstwa w imieniu całości społeczeństwa, bo nie akceptujemy tego na przykład, nie? A w Polsce 1/4 ludzi to są ateiści prawdopodobnie. Więc jeżeli ktoś nie ma z tym problemu, no to jest konserwa i to jeszcze konserwa typu religijnego, a nie konserwa typu na przykład areligijnego albo niereligijnego, jak na przykład David Cameron, który politykę prorodzinną rozumuje tak, jakby wyciągnąć z niej jezusizm, czyli niech będą silne rodziny, w tym i rodziny gejów. Niech dzieci też oni, żeby było dużo ludzi w stałych związkach, żeby była silna rodzina. A też jeszcze... Tak, i to jest podejście całkowicie uprawnione, kiedy tylko się wyrzuci to bibliowanie co chwilę, nie? I to jezusowanie. Wtedy od razu widzimy, że konserwatyzm też może być różny. Może być tak, tak, właśnie chciałbym tutaj nawiązać do świeckiego liberalizmu PRL-u, tak. Gdzie były... Ale Mikke nawet tym nie jest, bo Mikke, chociaż mówił, że jest deistą, to potem się zaczął przypodchlebiać różnym klerykałom. Tutaj dla słuchaczy, bo pewnie wielu się wydaje, że marksizm to jest taka opcja antykonserwatywna i progresywna, no ale nic bardziej mylnego, jak się poczyta o polskim marksizmie, gdzie właśnie wydarzenia państwowe zawsze były wiązane z jakąś, jakby to powiedzieć, homiliami marksistowskimi. I wiele tych wydarzeń było bardzo, bardzo z tą całą duchowością marksistowską powiązane. Ja nawet parę książek takich moralizatorskich marksistowskich. Ale to jest konkurencyjną, nie tą, tak, nie tą tak. Jezusową. Tak. No właśnie, nie tą Jezusową, tylko i nawet parę książek takich sobie za zeta pokupowałem. Moralizatorskich marksistowskich właśnie, jak żyć, jak rodzinę tutaj formować. I bardzo takie konserwatywne poglądy tam były wykładane, ale były podbudowane nie Jezusem, a tą marksistowską eschatologią o tym, że komunizm kiedyś nadejdzie. I że tutaj trzeba budować tą socjalistyczne społeczeństwo i słuchać partii. Więc ta odmiana no tak, dla, dla to, liberała to, tego typu... Odbiegamy od, poza tym ja ale ja chodzi uważam, mi o to, że dla liberała tego typu połączenie ideologiczne państwa i ideologii również jest problemem. Czyli gdzie jedna linia ideologiczna rządzi całym światem, niezależnie od tego, czy ona jest inspirowana religijnie, czy pozareligijnie. Takie, no tak. Takie państwo, gdzie rządziłby filozof, który narzucałby swoją jedyną słuszną filozofię, również by było problematyczne dla liberała, nawet jeżeli to byłby liberalny władca, który narzucałby wszystkim liberalizm. Nie. Jakby to był liberalny władca, to nie. I, ale gdyby na przykład narzucał swoją wersję liberalizmu. No tylko, że właśnie liberalizm jest zasadniczo, jest na zasadzie takim, że pewnego składnika jest więcej, pewnego mniej, a nie, że jest jedna wizja, jak jest wprowadzana, to ona powoduje, że inne na tym cierpią, czy coś takiego. Nie, tak się nie dzieje. Jest raczej na zasadzie, że mogła być lepsza wersja, ale jest i tak fajnie. Więc nie. Kant, Wolter i tak dalej, oni wszyscy byli po stronie Fryderyka, dlatego że oni widzieli, że tak, on jest autokratą, a jednocześnie jest liberałem, bo to się wcale nie kłóci. Natomiast wprowadzanie marksizmu, czyli generalnie dowartościowania robotników kosztem całej reszty, a tak naprawdę to
z tyłu gdzieś całą śmietankę spijają bonzowie partyjni, albo dowartościowywanie tych, którzy klepią pacierze kosztem tych, którzy ich nie klepią, no to nie jest liberalne, bo liberalizm wokół jednostek i wokół tego, co raczej łączy społeczeństwo, a nie dzieli, więc wspólne jest prawo, wspólna jest konstytucja i takie rzeczy, a nie rzeczy takie tutaj tego typu, prawda? Natomiast jeżeli by wprowadzać liberalizm, no to liberalizm jest liberalizmem niezależnie, czy go wprowadzisz odgórnie, czy oddolnie. Natomiast jak ja mówiłem o Rawlsie, to mi nie chodziło o to, że on zrobił rzecz niesłychaną, tylko chodziło mi o to, że on jest tylko po prostu profesorem, nie jest królem Prus, tak? Więc jego wprowadzanie w ten sposób liberalizmu jest trochę dziwne i tyle. I z jakiej racji w ogóle można by się wydawać, tak? Gdyby to, nie wiem, jakiś prezydent Kennedy wprowadzał w ten sposób liberalizm, no to jeszcze rozumiem, ale... Więc nie, tutaj się nie zgodzę. Liberalizm można narzucić też i ja jestem jak najbardziej za narzucaniem całemu światu liberalizmu, jak najbardziej, ponieważ liberalizm jest po prostu lepszą, bardziej szczęśliwą ideologią niż inne. I jak najbardziej należy podbić na przykład Afganistan i robić z niego liberalizm. Jak się nie udało, no to trudno, trudno. Trzeba było się zastanowić, czy tam są szanse, na przykład w Iraku są większe szanse, bo tam jest w ogóle jakieś społeczeństwo, natomiast w Afganistanie mam jakieś plemiona, prawda, i ciężko tutaj o liberalizm, jak są plemiona. Czyli widzę, że jesteś zwolennikiem liberalizmu misyjnego. Tak, jak najbardziej, oczywiście, to że tak. Ja jestem tutaj pod tym względem bardziej umiarkowany, jestem zdania, że liberalizm... Nie, no tylko trzeba mierzyć siły na zamiary, no robić tyle się da, ale jakby nie było liberalizmu misyjnego, to Japonia by nadal bawiła się w jakieś opowiadania, że no, ich tak. Potęga jest natury duchowej i trzeba się tutaj połknąć kij i samurajować bez końca i czytaliby tylko romantyków, tak jak to się działo. Właśnie to też odpowiada za II wojnę światową, że wystarczy zobaczyć, jest bardzo taka fajna książka Dzienniki pilotów kamikadze, gdzie się okazuje, że ci studenci, których zmuszono do samobójstwa właściwie w boju w ramach tych jednostek Tokotaj, oni czytali prawie wyłącznie jakieś właśnie odpały romantyczne, czytali Heinego, czytali jakieś, generalnie romantyzm czytali. No czytałem te historie i nawet tekst o tym napisałem, jak to reakcja konserwatywna w Japonii. Tak. I taki neoromantyzm japoński, powiązanie tego całego duchowego świata ze światem doczesnym doprowadziło do rosyjskiego imperializmu. Romantyzm jest z natury rzeczy antyliberalny, ponieważ romantyzm wprowadza złudzenie, że jest coś większego niż człowiek na świecie, że jest coś większego niż zwykłe życie. Nie. Największą rzeczą na świecie jest zwykły człowiek i zwykłe życie. I mi się wydaje, że to by była taka główna myśl liberalizmu. Właśnie, że na świecie żyje jest człowiek i on by był najważniejszą tego częścią. I tutaj zdaje mi się, że różnica pomiędzy liberalizmem a libertarianizmem byłaby, zdaje mi się, nie jakościowa, tylko ilościowa w wielu przypadkach. Bo to z libertarianizmem to byłoby skupienie się na pewnym aspekcie tylko głównym. No ale to jest właśnie taki wybrakowany, kaleki, popłuczyny. Ale na przykład... Nie do końca się zgodzę, ale tak to może wyglądać, bo jak się... Jak my liberałowie patrzymy na przykład na lewicę, dla przykładu, bo o lewicy wspomnieliśmy, ale tylko w perspektywie w tej najbardziej jej crazy wersji, czyli tym marksizmie. Ale jak liberałowie patrzą na lewicę, to liberałowie uważają socjaldemokrację, która chroni robotników na przykład i jakieś tam zasady BHP i żeby ludzie jakoś tam byli traktowani w miejscu pracy. Zazwyczaj prawdziwi liberałowie, nie wolnorynkowi konserwatyści, tylko prawdziwi liberałowie patrzą na nich jako na sojuszników. Natomiast jak dla tych, którzy chcą rozwalić całą ekonomię i zbudować ją wokół czegoś innego i nie wiadomo, co by to właściwie miało być i co by się mogło skończyć jakąś wojną klasową czy tam czymś innym, no to nie. Także liberałowie na przykład, ja na przykład uważam, że lewica przed sobą przyszłości za bardzo nie ma, o ile nie wróci do tradycji socjaldemokratycznych, czyli nie wrócą do
do zajmowania się głównie bytem pracownika po prostu. I to jest ich jakby... Tym się w ogóle nie zajmuje lewica obecnie, więc to jest... No to jest prawda. Więc mamy taką dziwną sytuację, że zarówno lewica odlatuje w skrajny indywidualizm, czyli właśnie zajmując się jakimiś microaggressions i innymi bzdurami tak naprawdę. Nie wszystkie te rzeczy są bzdurne, to bez przesady, ale wiele. Natomiast policjantowaniem języka jako najważniejszym zadaniem na świecie, no nie, to nie jest najważniejsze zadanie języka na świecie, policjantowanie języka. Natomiast no to, że wielu ludzi, którzy mogliby być liberałami, są libertarianami, no to też jest skręt w nadmierny indywidualizm, moim zdaniem, czyli w ogóle społeczeństwo się troszkę rozpada. No, propos właśnie tego liberalizmu, który polega na pilnowaniu języka, to jest trochę nie, właśnie... Nie, to liberał... Ta lewica. Nie myśli, chyba, że skręca mocno już w lewo. I to już są... Można się zastanawiać... To są amerykańscy liberals. To są amerykańscy liberałowie. Są socjaldemokratami właśnie, o to chodzi, nie? Raczej. No i tutaj jest ta dyskusja, czy ci socjaldemokraci to są liberałowie, czy jednak nie, socjaliści. Partia liberalna, ta demokratyczna w Stanach i liberalna w Kanadzie są na lewo w stosunku do całego, znaczy na całym świecie liberałowie to jest troszkę coś innego niż w tych dwóch krajach, ale ponieważ USA tyle znaczą na świecie, to ludziom się poprzewracało, no niestety. No i tego też typu jest, że tak powiem, obecny, albo przynajmniej część obecnego anglosaskiego liberalizmu, właśnie tego podbudowanego teorią francuską. I Rorty, no tutaj Sawczuk właśnie, z kultury liberalnej, i ta kultura liberalna to jest właśnie ta amerykańska wersja liberalizmu. I Rorty jest tym liberałem właśnie takim amerykańskim, gdzie on, jeżeli chodzi o gospodarkę, to jest post-trockistą, a jeżeli chodzi o liberalizm, to jego liberalizm jest w walce przede wszystkim z największym wrogiem ludzkości, jakim jest Platon i figura metafizyka. On tam tworzy trochę podobnie jak jest u tego Kołakowskiego kapłan i błazen. Tu u Rortiego jest metafizyk i ironiczna, liberalna ironistka. Jeżeli liberalna ironistka właśnie jest, i to ta dystynkcja jest przede wszystkim językowa, gdzie liberalna ironistka jest świadoma tego, że jej język nigdy nie jest tym językiem ostatecznym do opisu świata. Rorty bardziej tak filozoficznie niż powiedzmy światospołecznie, bo społecznie... Dlatego mnie nigdy nie pociągał na tyle, żebym go poczytał, bo świat nie dba o takie dokręcenie logiki. To jest właśnie ten... Znaczy, no, Rorty jest najbardziej popularnym filozofem w pewnym okresie i jest bardzo popularnym filozofem politycznym również, i on jest dość znany w Stanach Zjednoczonych. Nie, ja wiem, że on jest znany, tylko chodzi, znaczy znany... A jeżeli chodzi o literaturę, którą polecam, tak, jego polityczną, która jest taka bardziej przyziemna, to Filozofia, nadzieja na lepsze społeczeństwo, to jest taki zbiór jego artykułów na ten temat, i zdaje się Filozofia jako polityka kulturalna. Tam on przedstawia plus minus swoje pomysły, jak zarządzać społeczeństwem. I on, jako że nie jest ekonomistą i nie jest jakoś szczególnie właśnie zainteresowany bytem robotnika, bo w Stanach Zjednoczonych to jest w pewnym sensie mało istotne dla tej wielkomiejskiej burżuazji, tylko on się zajmuje bardziej swobodą językową, i z tego może się bierze też to, że liberalizmem w Stanach Zjednoczonych, generalnie polityką w Stanach Zjednoczonych, jak i w wielu miejscach, zajmują się, i generalnie lewica na całym świecie, to zaczynają się robić ludzie z wielkich ośrodków miejskich, z dobrych domów, którzy nigdy w życiu nie pracowali fizycznie, dlatego też dla nich problemy materialne klasy robotniczej są całkowicie obce. I jak mówią o klasie robotniczej, to nie mają na myśli ludzi, którzy rzeczywiście są pracownikami fizycznymi, tylko jakąś taką... Dlatego wygrał Trump, bo to on ich przejął. Tak, dokładnie. I dlatego w Polsce wygrywa nasza obecna partia, która też pod tym względem się... Tak, oczywiście. I ja patrzę bardzo, ja tak jak mówię, Rortiego znam mało, ale
ale no, znam to środowisko troszkę tej kultury liberalnej i oni, no, no widzę przecież, że zanim oni coś powiedzą, to tutaj zaprosiliśmy tutaj nasza gościni, tutaj no, no jest to policjantowanie języka, jest ten nacisk na te sprawy czysto kulturalno savoir-vivre'owe, na te naciski tożsamościowe i tak dalej, no, no to nie pachnie mi to specjalnie liberalizmem, to mi pachnie właśnie takim, tam jeszcze zależy kto, bo tam są różni autorzy, ale w tym piśmie, nie, i w tych programach. Natomiast zasadniczo rzecz biorąc, ja bym od Amerykanów w ogóle niczego nie brał, jeżeli chodzi o liberalizm, ponieważ Amerykanie nie wiedzą w ogóle, czym jest lewica, ponieważ u nich zorganizowanej lewicy nie było, więc u nich liberalizm, ich liberałowie muszą kontynuować jedno i drugie. I na przykład niektórzy mówią, że i z pewną dozą słuszności, że na przykład taki Kennedy to był jeszcze liberał, ale już Lyndon Johnson to już był właściwie socjaldemokrata. No i w sumie racja, że i tak co chwilę mamy takie pary prezydenckie. Mamy Biden to jeszcze jest liberał, ale Obama to już był socjaldemokrata. Nie wiadomo, co tam się w ogóle będzie działo po wyborach przez to, bo to jest partia lewicowo-liberalna. I to się replikuje w innych. Ja mam wrażenie, że biorą najmniej istotne rzeczy od liberałów i najmniej istotne rzeczy od socjalistów czy socjaldemokratów. W rezultacie jest to raczej tragedia postępowych polityków w świecie, że biorą od liberałów te taki skrajny indywidualizm, który u liberałów nigdy normalnie takich aż nie przybierał form wcześniej, w XIX wieku czy wczesnym XX. Jeszcze u Popera nie ma takich głupot. Natomiast... U Popera są inne głupoty, więc... No nie, ja Popera raczej lubię, to zależy jeszcze o czym mówimy, ale w tym, ale jest ta kwestia na przykład, no od socjalistów, no to przede wszystkim najważniejsze to jest dbanie o byt pracownika. Nawet jak nie ma robotnika, jak nie wiemy, jak on wygląda, tak, to wszystko jedno jest człowiek, który dzisiaj najwięcej ludzi pracuje w biurach, przy komputerach, tak, i ich byt też jest ważny, więc naturalną progresją jest objęcie tego drobnomieszczaństwa, tak, by można powiedzieć, jakąś opieką, tak, i to by było coś, co socjaldemokracja powinna robić. Jak powstaje coś, co się nazywa lewicowo-liberalnym czymś, to ja już wiem, że to będzie nadmierny indywidualizm w jednych rzeczach i że będą się głównie zajmować ekologią i mikroagresjami, no i czyli niczym. Bo ekologię się nie zrobi odgadaniem. Ekologię się robi instalując filtry albo decydując się na elektrownie atomowe. A więc ekologia jest tak konkretną dziedziną działalności ludzkiej, że tutaj niespecjalnie jest pole do popisu ideologicznego tak naprawdę, a z kolei no mikroagresje, no to możemy się umówić, że niektóre grupy ludności nie chcą być nazywane na przykład cyganami, wolą być nazywane Roma. No dobrze, no to niech tak będą, no ale to nie jest najważniejsza rzecz na świecie, prawda? No dokładnie. Więc to jest raczej tragedia, ta amerykanizacja postępowców, progresywistów, bo zaliczam do nich i liberałów, i lewicę, w opozycji oczywiście do konserwatystów, no to ta amerykanizacja jest bardzo złym zjawiskiem generalnie, bo ja mam wrażenie, że oni tak robią, tak dobierają sobie te składniki ideologiczne, żeby nic nie robić. I wskutek czego na większości krajów rozwiniętych dzisiaj rządzi jakiegoś tam rodzaju konserwatywna prawica tak naprawdę, jak spojrzymy. No to też to zauważyłem, że wiele działań tak zwanej liberalnej lewicy polega na tym, żeby bardzo dużo mówić, a w efekcie bardzo mało robić. No, a zobacz na przykład w kontekście Voltaire'a, jak on zwięźle pisze, jaka to jest jasna myśl, nie? Jakie to jest jak uderzenie młota, nie? Dzisiaj to jest takie ciapu, jak tego Rawlsa czytałem, to musiałem wypić chyba z 5 kaw, nie? No to jest bardzo zła praktyka pisarska, to też oglądałem ostatnio tą opinię o wojnie idei. Nie wiadomo, o czym oni już tutaj walczą, nie? Jakieś absolutną sprawiedliwość, no nie da się czegoś takiego. To jest tworzenie, generowanie nowych pojęć, tak żeby nie mówić ludziom wprost. Ja też tego strasznie nie lubię. Tak jak libertarianie moim zdaniem często popadają
w walkę o jakąś absolutną sprawiedliwość ekonomiczną, a tacy jak Rawls społeczną. To nie ma absolutnej sprawiedliwości na świecie. Na świecie jest tylko dobra wola i siła. Nie ma sprawiedliwości w ogóle. Ja nie wierzę w to, że istnieje sprawiedliwość. Ja wierzę w dobrą wolę, wzajemność i siłę, by przeprowadzić to. Dobra, to może przejdę do pytań, bo tutaj... Tak jak już filozoficzne podbudowy trochę pokazałem. Już godzinę gadamy. Jasne, jasne. Więc może przejdziemy do pytań, jakie tutaj są z widowni. Część zadałem, część już jak były na bieżąco, to były wcześniej. Tutaj padło pytanie o to, czym jest ten wolnorynkowy konserwatyzm, który pojawił się na samym początku. No to jest w XIX wieku jeszcze było trochę takich konserwatystów, którzy byli właścicielami ziemskimi, jakąś tam szlachtą i w pewnym sensie szlachtą, i oni byli na przykład zwolennikami zarabiania na ziemi, i to takimi ludźmi to byli zarówno jacyś lordowie angielscy, jak i jacyś tam catowie Mackiewicze i inni tacy. Zarabiali z płodów ziemi i byli zazwyczaj zwolennikami raczej regulacji handlowych, żeby protekcjonizmu i tak dalej. No w momencie, kiedy na przykład taki David Lloyd George, który jest nienawidzony w tej upper klasie angielskiej, bo dał im duży podatek spadkowy i de facto ich wywłaszczył w ten sposób i bardzo dobrze zresztą zrobił, bo już naprawdę bardzo długo dominowali w życiu Brytanii ci lordowie, nie wiadomo właściwie czemu. Głównie chyba dlatego, że reformy uległy zatrzymaniu przez rewolucję francuską i zaczęto wszystkim, cokolwiek chciano zrobić, to mówiono, no zaraz będzie rewolucja francuska. Mi się wydaje, że trochę podobny jest kazus w Polsce tego wolnorynkowego konserwatyzmu, który właśnie wyrósł na Korwinie, bo wielu tych późniejszych jego akolitów, właśnie mam wrażenie, że ma takie myślenie, że jednocześnie wolny rynek i paróweczki w Hongkongu, ale jednocześnie z zachowaniem tego statusu quo, żeby nie doprowadzić do rewolucji. W końcu oni byli zmuszeni zająć się biznesem, nie? Przez Lloyda George'a albo przez inne czynniki musieli się zająć biznesem i musieli się ustawić na wolnym rynku. W związku z tym oni uznali wolny rynek za swojego sprzymierzeńca i bali się socjalistów już od tego momentu głównie, a nie jakichś tam liberalnych bankierów, wolnorynkowców wcześniej, nie? Tylko zaczęli się bać socjalistów, robotników na przykład. No i w związku z tym narodziła się taka nowa konserwa, prawda? Czyli taka z wolnym rynkiem. No ale to jest tylko to jest jedyne ustępstwo, jakie oni uczynili bardzo często i wskutek tego, że w Polsce nie ma za bardzo tradycji liberalnych, to długo można było tak robić, że człowiek, który był totalną konserwą we wszystkim, z wyjątkiem ekonomii, uchodził za liberała, tak? No to jest w ogóle absurd. Na przykład Balcerowicz zrobił taką książkę pod tytułem, to jest standardowy przykład konserwatysty wolnorynkowego, zrobił książkę Odkrywając wolność, gdzie nie ma nic poza wolnością forsy. To jest wolność przepływów finansowych, ale nie wolność w ogóle. Tam i on dobrał same nawet z Huma, Davida Huma, który był wielkim liberałem i zajmował się wszystkimi aspektami liberalizmu, no dobrał tylko teksty o forsie, nie? Także widzimy, jak bardzo to wszystko zboczyło w stronę właśnie konserwatywnego, wolnego rynku i tyle. No. I dlatego on nie rozumiał w ogóle tych społecznych aspektów wszystkich tych spraw. Na przykład on myślał, że kapitał nie ma narodowości i tak dalej. Takie różne rzeczy, w które wierzą tylko wolnorynkowi konserwatyści, taczeryści, reganiści. Liberałowie nie wierzą w takie bzdury. Właśnie, tutaj padło użytkownik Adrian, tak, libertarianizm walczy o żadną sprawiedliwość ekonomiczną, zakładam w aksjologii prymat własności prywatnej. Właśnie tak mi się przypomniało, Jest to pojmowane, nie, on walczy o to, co powiedział ten użytkownik, ale on to uważa za sprawiedliwość społeczną. I tak jak wcześniej były te pytania o libertarianizm, tak mi się przypomniało, jak sam wchodziłem, że tak powiem, na drogę libertarianizmu, to
Tomasz Malinowski, znany działacz w środowiskach libertariańskich, powiedział, że różnicą pomiędzy liberalizmem a libertarianizmem jest to, że w liberalizmie najwyższą wartością właśnie jest wolność, z kolei w libertarianizmie jest własność. Tak, można tak powiedzieć. I to by była największa różnica, zdaje się, tutaj. Można tak powiedzieć, tak, bo własność w liberalizmie takim typowym to jest jedna z manifestacji wolności, a nie zaczyna się od własności, ponieważ problem polega na tym, że własność nie jest wartością. To jest problem. Ludzie nie dadzą się posiekać dla własności za bardzo. No to zależy, kto na to patrzy, bo jednak... Zależy w jakich jeszcze okolicznościach, jakichś tam wojennych, to może tak. No bo jednak wartości ludzie mają różne i tutaj mnie bardzo otworzyła oczy lektura Jonathana Haidta, Prawy umysł, o tym jak nie znałem tego. To jest książka o tym, on tam bada w kontekście Stanów Zjednoczonych i tego, dlaczego demokraci przegrali z Bushem, że są, on tam wymienił 4, 5 albo 6 fundamentów moralnych i republikanie wszystkie mają, mniej więcej porówno, demokraci zapominają o jednym czy dwóch, a libertarianie tylko i wyłącznie jednym, jeden ten fundament moralny mają. Nie będę tutaj streszczać, bo nie do końca pamiętam, ale właśnie zdaje mi się, że możliwe. To taki problem redukcjonizmu do jednej rzeczy. I dlatego te różne... No, dlatego liberalizm jest właśnie, nie może zapominać i o wolności słowa, i o i innych rzeczach, i także nie może, ludzie się mnie czepiają na przykład, że ja mówię o wolności słowa, na przykład kasuję wrogie mi komentarze. Wynika to z tego, że w Polsce mamy przewagę myślenia konserwatywno-nacjonalistycznego. Jakbym dopuszczał wszystkie negatywne komentarze, to mój message by w tym gdzieś zniknął od razu. Więc liberalizm walczący, a liberalizm dominujący to są dwie różne rzeczy. Liberalizm walczący nie pozwala konserwatystom głosić swoich bzdur, tylko ich nimi walczy. Znaczy to jest prosta sprawa, bo jest założenie, że liberalizm dzisiaj rządzi światem. On niektórymi krajami może i rządzi, ale na pewno nie Polską. To też się ten taki zarzut o to, że jak jest, o, bo ty jesteś liberałem, czy tam libertarianinem, jak ty możesz w ogóle kogokolwiek banować? Ale no to tutaj podaję zawsze prostą analogię. Jak jest jakiś żul u mnie w domu, no to też go wyrzucam w domu, a nie pozwalam mu siedzieć i śmierdzieć w tym domu. Nie? Czy to oznacza, że ja nie jestem wtedy libertarianinem? No jednak kanał na YouTube, czy gdzieś tam jakaś przestrzeń prywatna w internecie. No tak, to dokładnie, bo to jest przestrzeń prywatna. To jest też prawda, że na gruncie libertarianizmu też można jak najbardziej, bo u nas dla liberałów ważne jest to, że była większa przestrzeń do wolności. I czasem trzeba zamknąć konserwatyście papę, żeby na chwilę przestał niszczyć wolność, żeby było więcej wolności. Na moment chociaż, przynajmniej w niektórych miejscach. On tam sobie znajdzie inne miejsca, gdzie może swoje głupoty głosić. Natomiast jeśli chodzi o, czy też jakiemuś skrajnemu lewakowi, to samo. Natomiast tak, na gruncie libertarianizmu można powiedzieć o tym domu, tak. I tutaj padło ciekawe pytanie. Czy ma sens twierdzenie, że... Locke tak o tym mówił, Locke rzeczywiście łączy troszeczkę te dwie tendencje. Tak. Tutaj padło pytanie, czy ma sens twierdzenie, że w starożytnej Grecji byli liberałowie? Znaczy, starożytna Grecja, czyli które państwo, bo na przykład Ateny, no były, oczywiście rządziła ta ludność uprzywilejowana, tak? I oni mieli wokół siebie tych metoików, tych sprzymierzeńców, ale nie dawali im żadnych praw obywatelskich. Kobiety nie miały żadnych praw obywatelskich. No ale wiadomo, że nie wszystko zawsze jest w 100%, ale czy poza tym Grecja była, no najnowsze badania mówią, że Grecy raczej swoje kobiety trzymali w domu, mężczyźni raczej trzymali te kobiety jak w haremach, być może kobiety w ogóle nosiły zasłony na twarzach, to też nie jest pewna sprawa, jest kłótnie są o to. Jest, czyli mężczyźni na golasa uprawiali sport, ale kobiety absolutnie odwrotnie, tak. Potem mamy, no mamy te
sam fakt, że to były małe polis, czyli wszyscy wszystkich znali i to no, byli ci tyrani, tak, którzy przejmowali władzę, no ale zawsze można było próbować uciec do innej polis, nie? To coś takiego. Nie, ja bym nie powiedział, że w Grecji było specjalnie jakieś dobre warunki, to raczej w Rzymie były dobre warunki dla rozwoju liberalizmu, ale tylko nie oczywiście w niektórych okolicznościach. Cycerona można uznać za liberała można uznać Celsusa, Lukiana, Marka Aureliusza, można zupełnie uznać za liberałów. Oni mają wszystkie składniki potrzebne do tego, nie? Byli tolerancyjni religijnie, byli zwolennikami tego, żeby przemoc nie zjadała jakby życia publicznego w Rzymie, żeby było jakieś poszanowanie prawa także w odniesieniu do jednostek, mimo że prawo rzymskie było bardzo niedoskonałe pod tym względem, bo jak oni zeznawali w sądzie, to większe znaczenie miała czasem reputacja niż fakty, niestety. Więc to był ten konserwatywny, bardzo nieliberalny element. Ale uwaga, jak już jest koniec Rzymu i mamy prawo 12 tablic, to ono jest bardzo liberalne i to zauważał John Gray, jeden z badaczy liberalizmu. Natomiast no, kodeks Justyniana już jest jak Hammurabiego, tak? Masz robić to, bo ja Justynian ci tak każę, nie? Kompletnie w drugą stronę idzie, nie? Ja więc zależy, o jakim Rzymie mówimy. Więc w Rzymie istnieje zarówno zamordyzm, jak i liberalizm, on się przeplatają. A w Grecji jest po prostu za małe i zbyt nastawione na ryzyko wieczne, a to ze strony Persów, a to Rzymian, a to Macedończyków. Są te państwa, żeby była tam przestrzeń do rozwoju wolności. Też mi się wydaje, że inny problem, jaki bym powiedział, że może być w Grecji z powstaniem liberalizmu, ich pewna taka antropologia, że oni, Helleni, są ludźmi, a cała reszta to są zwierzęta. Trochę ciężko w takim przypadku mówić o jakimkolwiek liberalizmie czy tolerancji. Nie, nie wszyscy pewnie Grecy tak uważali, ale nie? W sensie, że to znaczy nie chodzi mi o to, że to wszyscy tak uważali, tylko że tym się jakościowo różnią Rzymianie od Greków. Że Rzymianie właśnie byli synkretyczni, oni przyjmowali tu Etrusków, tu od Greków, później od Galów, od Egipcjan, a Grecy jednak się trzymali tego swojego konserwatyzmu greckiego. Także my tutaj jesteśmy Grecy, my jesteśmy tam ludzie, a cała reszta to nie są ludzie. Trochę podobnie właśnie tak Japończycy mieli do II wojny światowej. To też się zagłębiałem w te w historię Japonii i Shintoizm, to tam jest jasno może powiedziane. Może nie aż tak, ale trochę w ten sposób, tak. Także oni mają tam te dusze, ale już Koreańczycy to są zwierzęta. To też ma jakąś logikę, no bo Grecy, jak spoglądali na inne cywilizacje, no to widzieli Egipcjan i widzieli Persów, tak? I no dla nich to nie był żaden deal naśladować ich. Natomiast Rzymianie patrzyli na świat, no to już patrzyli na Etrusków, na Greków, już było bardziej to sensownie być takim trochę uniwersalnym, prawda? Że ci coś tam mają i ci mają coś ciekawego. Wiadomo, że Rzym jest najlepszy, ale tamci też coś mają, tak? No to jakby Rzymianom jest łatwiej psychologicznie prawdopodobnie tak to było. Oni mówili, że Grecy za dużo filozofują, a my, Rzymianie, musimy rządzić światem, więc musimy tacy być konkretni, prawda? I natomiast mówili, że Egipcjanie no to są generalnie sister fuckers, nie? Jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. A tamci no to... Więc było dużo takich antygreckich, antyegipskich przesądów, które odnosiły się tak naprawdę do Ptolomeuszy i do rodzin może niektórych wojowników w Grecji, tak, a w przypadku Egiptu, dynastii Ptolomeuszy, ale rozciągali to na cały kraj, prawda? Tak jak my dzisiaj robimy, liderów uważamy za to samo, co ten lud, którymi oni rządzą. Tutaj pytanie o to, dlaczego szkaluje doktor libertarianizm anarchokapitalizm, skoro według zwolenników tych teorii są one tylko konsekwentnym rozwinięciem zasad liberalizmu. To już trochę częściowo odpowiedź na to pytanie padła. No dlatego, że nie są tym rozwinięciem. Są właśnie no, sam pomysł, że libertarianizm jest taką okaleczoną wersją liberalizmu. To jest ten problem i on z racji tego ma tendencję do
podczepiania się do zupełnego anarchizmu tak naprawdę, albo do konserwatyzmu. Ja generalnie powiem tak, chociaż ja nie cenię libertarian i jak pewnie widać to, ale podziwiam heroizm utrzymania libertarianizmu w libertarianizmie, bo on jest z racji tego okrojenia do spraw gospodarczych wyłącznie podatny na te doklejania, więc i przejęcia wrogie, można powiedzieć. No to nawet jest dyskusja w samym środowisku na temat tego, z kim tam iść do wyborów i za każdym razem jest to ryzyko. No widzę, że to taka jest taki Boaz kontra Hoppe macie, tak. Coś takiego. Libertarianie cały czas się obawiają, że zostaną wciągnięci albo przez Sojusz. A my mamy Mill kontra Rawls, czyli tak. Odgórni czy oddolni. Znaczy tutaj trochę jest różnica taka, bo liberałowie nie muszą się obawiać, że zostaną wchłonięci przez kogoś, a libertarianie cały czas muszą się obawiać, czy czasem nie zostaną wchłonięci, czy to przez konserwatystów, czy to przez socjalistów z drugiej strony, w zależności od tego, gdzie będą jakiegoś sojuszu szukać. No i najlepiej jakby było, to żebyście docenili trochę wolności społecznej też jako wartości i po prostu stanowili taki nieco anarchizującą część liberałów. To by było najlepiej, z mojej perspektywy. O, i tutaj było pytanie, czy zaborcy zliberalizowali Polskę? Tak, w dużym stopniu tak, dlatego że na przykład podatki, zresztą to nawet nie tylko Polskę, ale na przykład nawet Prusy nawet zliberalizowały Śląsk, bo podatki były bardziej sprawiedliwie rozłożone. Zerwano z tą fikcją, że każdy szlachcic, co tam sobie jakiś herb kiedyś wymyślił, to jest nie wiadomo kim. Zerwano z tą fikcją, czyli wprowadzono merytokrację de facto, czyli zasługi były ważne od tego momentu. Co prawda państwo pruskie miało mało urzędników i nie było tyle jak w Austrii, w austriackim, rosyjskim zaborze możliwości kariery, a zwłaszcza w XIX wieku, kiedy się całe Niemcy jednoczą i wtedy już wiadomo, że z jakichś mniejszych zapyziałych dziur całych Niemiec przyjeżdżają ludzie, którzy zostają pruskimi urzędnikami, także zaborowymi, a w Austrii, Rosji były te takie rzeczywiste możliwości szerokiej kariery dla Polaków, to przynajmniej na takim niższym poziomie, na tym poziomie samych uregulowań prawnych, tak, wprowadzono liberalizm. Na przykład Poznań się, jak Prusacy wkroczyli do Poznania, to Poznań się powiększył 3 razy, bo włączono do niego Chwaliszewo i mnóstwo innych rzeczy, których nie włączano wcześniej, dlatego że generalnie było walenie po miastach i nie pozwalali ci szlachcice wąsaci tam do ostatniego momentu tym miastom w ogóle jakoś normalnie żyć. Te ziemie grodzkie były ciągle trzymane w tym samym anachronicznym małym kawałeczku i nie wolno było tego przekroczyć. I cały czas była ta fikcja, że te wsie podmiejskie to jest jakby coś innego, prawda? Także w ogóle jakiekolwiek połączenie ludzkiej przedsiębiorczości, zdolności indywidualnej z prawem nastąpiło właśnie dlatego, między innymi, że Polska upadła, tak. I dlatego to jest też tragedia, bo my mieliśmy Kołłątaja, mieliśmy Staszica, oni mówili, co trzeba zrobić, ale nie zdążyliśmy tego zrobić i to robili za nas zaborcy. To jest potworna tragedia, dlatego że Polska jest jeszcze nastawiona w dużym stopniu antyliberalnie i nawet sobie nie zdaje z tego sprawy, bo raz, że tych Sarmatów ma za liberałów dawnych, a dwa, że zaborców tępi jako... Podczas gdy takiego przeciętnego Polaka, który miał gdzieś tam gdzieś powstania czy coś, zaborcy czasami byli błogosławieństwem dla ludzi, którzy nie byli szlachtą. Dlatego też na te powstania nikt się nie garnął za bardzo poza szlachtą i poza ludźmi wychowanymi na bzdurach jakichś tam Mickiewicza czy coś. Nikt się specjalnie nie garnął do tych powstań, no bo w imię czego, prawda? Więc tak, w dużym stopniu najbardziej pruski zabór. No już dość powiedzieć, że od 1808 i 9 roku jest powoli znoszenie pańszczyzny w Prusach, a później będzie to rozciągnięte także na zabór pruski w Polsce. No w Austrii to potrwało dużo dłużej, a w Rosji jeszcze dłużej, ale no tak, to zaborcy to wszystko robią.
to zaborcy robią to odsarmatyznienie i dlatego te wszyscy ci dziwni ludzie z jakichś tam kresów typu Cat Mackiewicz czy ten drugi Mackiewicz, oni idą w te takie skrajne katolizmy, konserwatyzmy, bo oni są odcięci, oni wiedzą, że to zaborcy to wszystko zrobili i oni próbują udawać, że się nic nie zmieniło, że wrócić do tego, nie? I później się okazało, że przyszła realność i trzeba się poukładać z Piłsudskim, a on ja nie myślał wrócić Polskę do 1790 roku i był problem, nie? A, i teraz najbardziej zabawne, że te żubry kresowe zagubione gdzieś w czasie i przestrzeni, oni uchodzą za jakichś odkrywczych myślicieli. Także tak, Polska zyskała pod tym względem. Nie mogła, znaczy także pod innymi, no, że na przykład Łódź była głównym węzłem produkcyjnym Imperium Rosyjskiego, prawda? Bo była bliżej Europy i bardziej się tam opłacało niż w Petersburgu. Nie, żeby w Petersburgu się nie rozwijały fabryki, bo też oczywiście, i w Moskwie też, ale w Łodzi też i pewne możliwości modernizacji społecznej, pewne możliwości emancypacji społecznej też, czyli też to, co jest ważne dla liberalizmu też, o ile to się dokonuje jednostkami i talentem, a nie tak po prostu, że ktoś tam sobie zarządził, że pani sprzątaczko, pani będzie profesorką, tak, jak w 1968-1900, tylko jak to się odbywa na zasadzie naturalnej zdolności i starania pojedynczych jednostek, to tak, to zaborcy to wszystko otworzyli i bo Polacy nie dali rady tego zrobić, póki jeszcze swoim te elity polskie Polską rządziły. I tutaj jest pytanie do tego, czemu w Polsce patriotyzm i wolność wymienia się jednym tchem? To też mnie zawsze intrygowało, ale mam wrażenie, że tutaj zachodzi ekwiwokacja w pojęciu wolności, bo nie w tej wolności, gdy się łączy z patriotyzmem, nie chodzi o wolność osobistą, a o wolność od zaborów. Tak, so to niepodległość. Bardziej niepodległość, a nie wolność. Generalnie tak. Z pojęciem wolności jest duży problem, bo bardzo dużo do niego się wciska, bardzo wiele rzeczy ono znaczy i przez to różne opcje narodowe lubią sobie mówić, że są wolnościowcami, bo oni są tutaj za suwerenną Polską. Nie lubią Unii Europejskiej na przykład. Bo Unia Europejska zabiera Polakom wolność, bo nie pozwala, żeby tutaj była dzicz. W niektórych zabiera, w niektórych nie zabiera. Można dzwonić po całej Unii, tak, bez tych opłat, ale w innych, no, zależy w jakiej dziedzinie. Natomiast tak, no tu jest ta kwestia, co Staszic powiedział. Staszic powiedział, że pilniejsza jest obrona niepodległości, a później wolności. Po prostu to był świadomy wybór, żeby najpierw powalczyć o niepodległość, a potem o wolność. Niektórzy próbowali to jakoś łączyć i mówić, że nie, to trzeba najpierw właśnie doprowadzić do zniszczenia pańszczyzny na przykład, żeby w ogóle było jakieś poparcie dla idei niepodległości i to głosili na przykład Kaliszanie i to są pierwsi tacy, taka większa grupa świadomych liberałów w Polsce, to są Kaliszanie, to są lata 1800 kilkanaście. I oni, za nimi nie poszła ta większość działaczy niepodległościowych. Większość działaczy żyła gdzieś w Sarmacji ciągle mentalnie i tego się nie udało zrobić. Ale Staszic świadomie, to warto to odnotować, że Staszic świadomie powiedział, że wolność jednostkowa jest bardzo ważna, ale na razie chcą nas zjeść, więc na razie, bo on jeszcze pisał, jak jeszcze chcieli zjeść, podczas Sejmu Wielkiego, prawda, kiedy jeszcze nie było wiadomo, czy nas zeżrą do końca, no to, że to był świadomy wybór. Nie? To no tutaj już niektóre pytania zaczynają się powtarzać, ale zdaje mi się, że tutaj jeszcze wcześniej było pytanie w kontekście tego, jak wygląda porządek według liberała. To było, że liberałowie tam porządek robią. Zdaje się, że to było w kontekście Afganistanu, że tam liberalizm wkroczy do Afganistanu i zrobi porządek. Liberalizm wkroczył do, w pewnym sensie, w pewnym stopniu do no bo
armia amerykańska i administracja amerykańska nie kieruje się czystym liberalizmem, bo liberalizm nie jest jedyną doktryną Zachodu, więc nie jest też jedyną doktryną Stanów Zjednoczonych. Chociaż niektórzy mówią, że Stany Zjednoczone był pierwszy konsekwentnie liberalny kraj, taki założono. Ale no, sam fakt, że armia amerykańska na przykład zrobiła coś takiego, że ten zarządca Iraku na przykład, to on wziął tym członkom partii Baas broń, a oni się bali samosądów. I on chciał im zabrać broń za to, że wspierali, ta partia Baas wspierała Husajna, prawda, ci socjaliści, islamiści. No i oni w reakcji na to wzięli tą broń i zasiedlili szeregi partyzantki antyamerykańskiej. I w ten sposób trzeba było w 2005 roku robić tą operację Surge. Dopiero i było generalnie, no nie było porządku, tylko był bałagan. Ale właśnie przez to, że podeszli zarządcy Iraku, amerykańscy, podeszli dogmatycznie do sprawy, a nie liberalnie. Bo liberał nie myśli na zasadzie, że zawsze trzeba zrobić tak, a zawsze trzeba zrobić tak, tylko uwzględnia to, jak jest już w tym państwie, jakie są stosunki społeczne, jakie są obawy i nadzieje tego społeczeństwa i dopasowuje liberalizm do tego, żeby rezultat był więcej wolności, a nie, że od razu wszystko ma być albo że ma być jakiś taki dogmatyzm i macie nas słuchać czy coś. To było zrobione felernie, a w Afganistanie trzeba było pójść, zabić Bin Ladena i wrócić. Nie trzeba było łazić po tym Afganistanie ani próbować ludzi, którzy żyją w średniowieczu mentalnie, tworzyć nowoczesnego społeczeństwa tam. Znaczy w miastach to się w zasadzie udało, ale tylko w miastach. To już kiedyś się udało parę razy tak. Natomiast w górach się nie udało. No i w tym, natomiast Irak to jest zupełnie inny świat i w Iraku się takie coś właściwie udało, ponieważ przeciwko tej interwencji w Iraku byli zarówno Francuzi, jak i Niemcy, jak i Rosjanie, to w Polsce panuje przekonanie, że to był wielki błąd, a wielkim błędem to była raczej szeroka interwencja w Afganistanie, a nie w Iraku. Nie mówiąc już o tym, że oczywiście, że broń masowego rażenia w Iraku była, bo broń masowego rażenia to nie jest tylko broń atomowa, wbrew temu, co się w Polsce gada bzdury i wbrew temu, co się mówi, Hussein miał jak najbardziej kontakty z Al-Kaidą, ponieważ Al-Kaida miała wszystkimi tymi kacykami kontakty i to jest sprawa znana. Więc w Polsce generalnie panuje huzia na juzia na Stany Zjednoczone, że to było głupie, a amerykańska ambasada, jak widać, nie widzi potrzeby, bo tam jest też moda na powtarzanie jeden przez drugiego, że Irak był błędem, chociaż nie był, bo to jest jedno z nielicznych w miarę normalnych społeczeństw w tym regionie świata, oprócz izraelskiego i jordańskiego. Taka prawda. Natomiast ponieważ nikomu się nie opyło tak mówić, no to ludzie tak nie mówią, ale prawda jest ważniejsza niż jakieś tam, co się opyło. W każdym razie, no więc tak, jak najbardziej warto wdrażać liberalizm tam, gdzie się da, tylko trzeba się zastanowić, czy się da, żeby nie powiększać cierpienia niepotrzebnie, prawda, bo po co? A to też dalej pytanie, czy liberalizm jest prometejski, na przykład obietnica, że da się skonstruować ustrój prawnie idealnym albo prawo i tak dalej? Liberałowie, zwłaszcza w tej wersji oświeceniowej, często są uważani za jakichś strasznych optymistów, a oni nie byli optymistami takimi strasznymi, może poza Condorcetem, ale nawet Condorcet nie uważał, że będzie idealnie, tylko uważał, że człowiek jest na tyle rozumny, że jest w stanie stworzyć prawa wyrozumowane. One nie muszą wypływać z jakichś interpretacji jakichś bogów i innych takich różnych rzeczy, tylko mogą po prostu z tego, jak wygląda ludzkie życie i jak je w miarę tam sprawiedliwie ustalić, na przykład równość wobec prawa. Bardzo wiele problemów załatwia tak naprawdę, no bo brak równości wobec prawa, no to od razu powstaje nam szlachta i niewolnicy, prawda? Od razu, na dzień dobry. Więc brak poszanowania dla jednostek się od razu tworzy, prawda? Więc są takie zasady, o których po prostu wiadomo, że one są dobre, bo one są lepsze niż ten chaos, który jest alternatywą.
I to raczej takie coś. Ja nie wiem, czy liberałowie w większości są aż takimi idealistami, żeby myśleć, że jakiś raj na ziemi zrobią. Raj na ziemi to raczej domena lewicy. A tutaj jest pytanie do Polski szlacheckiej. Jeśli w Polsce szlacheckiej nie było społeczeństwa otwartego, a rasizm szlachecki, to czemu chłop mógł awansować do rangi szlachcica za odwagę w wojnie? Uważano, że płynie w nim jednak sarmacka krew? No tak było tylko we wczesnym etapie Polski sarmackiej i to było bardzo rzadkie i to było raczej w XV wieku, kiedy właściwie jeszcze idee sarmackie w zasadzie jeszcze się nie przebiły. Bo ten rasistowski pomysł, że niektórzy pochodzą od irańskiego ludu sarmatów, których oni sobie jakoś tam wyobrażali i tworzyli do tego tą całą ideologię, to w XV wieku, kiedy jeszcze się zdarzały takie rzeczy, co teraz wspomniałeś, to właśnie widzimy, że im bardziej sarmatyzm wchodzi, tym mniej jest możliwości tego awansu, więc to jest chyba odpowiedź. Znaczy też witerny, tak jak słucham, bo ja o tym sarmatyzmie mało czytałem, nie bardzo się nim interesowałem, ale ten sarmatyzm znowu wygląda, bo ja się bardziej interesowałem religiami naturalnymi i ten sarmatyzm wygląda znowu jak jakaś taka forma religii naturalnej, gdzie są ludzie prawdziwi, nadani przez Boga, którzy mają kontakt z bóstwem, a cała reszta to są jakieś takie zwierzęta niby ludzie, które tylko udają i na przykład w taki sposób... Można to tak interpretować, tylko ja jestem tak świeckim człowiekiem, że mi takie górnolotne stwierdzenia nic nie mówią. Ja uważam, że nawet ludzie religijni tak naprawdę są strasznie świeccy tak naprawdę, tylko chcą potwierdzenia jakichś swoich przewag. Znaczy, bo religie naturalne niekoniecznie muszą być jakoś górnolotne czy religijne, bo religie naturalne to takie jest określenie no tak, to na te animizmy i tak dalej. I często one służą jakiemuś uzasadnieniu tego. No tak, tak. Uzasadnieniu przewagi kulturowej, czy dominacji jednego ludu nad drugim ludem. W taki sposób Grecy, zdaje się, Jonowie uzasadniali tą swoją dominację nad będącymi tam wcześniej Dorami, czy jakoś tam to było w taki sposób Rzymianie uzasadniali swoją przewagę nad barbarzyńcami, ale u nich na przykład można było zostać Rzymianinem, bo tam tak. nie było krew, tylko uznanie stylu życia rzymskiego. Tak, i to jest właśnie ten jeden z tych liberalnych elementów. Edykt Caracalli zwłaszcza. Mam wrażenie, że ten sarmatyzm właśnie z tego chociażby względu nie może być jakkolwiek liberalny, bo już na samym wstępie jest bardzo ekskluzywny. To jest najbardziej antyliberalna siła oprócz stalinizmu w historii Polski. I tutaj pytanie o Fouriera, Saint-Simona i Owena, tak, socjaliści utopijni. I dalej też pytanie, czy Comte był przedstawicielem szeroko rozumianego liberalizmu? No, Auguste Comte był pozytywistą, on wymyślił w zasadzie pozytywizm i on starał się stworzyć taką, można powiedzieć, nową ideologię na zasadzie nauki i eksperymentu. Pozytywizm się różni od oświeceniowego stylu myślenia tym, że oświeceniowcy często uważali, że jednak z natury coś tam wynika, a pozytywiści byli wyłącznie na zasadzie eksperyment i obserwacja. Ale zasadniczo nie ma wielkiej sprzeczności między tymi stanowiskami, ponieważ wnioski mogą być bardzo podobne. W ogóle była ciekawa sprawa, że po wojnie o niepodległość USA w Wielkiej Brytanii też pojawił się taki protopozytywizm i zaczęto mówić, że prawa są w sumie wymyślone, żeby się lepiej regulowało życie między ludźmi i tyle. No to tam, jest pozytywizm tam prawniczy Greki, tak. Johna Austina, tylko starszego, nie Johna tam, nowszego Austina tylko. No ja jego akurat nie czytałem, ale zauważyłem, że już na przykład u Davida Ricardo nawet, który był ekonomistą... Znaczy nie, on jest późniejszy, John Austin akurat, dobra. Ale ja słyszałem, że na przykład w Polsce u Jana Śniadeckiego bodajże jest taki protopozytywizm. No ale to jest właśnie bardzo ważna dystynkcja dla filozofa, nie? Między naturalistami, oświeceniowcami i pozytywistami.
Natomiast dla liberała, czyli dla historyka liberalizmu albo ideologa liberalizmu, ja jestem w sumie jednym i drugim, chociaż jak mam wątpliwość, kim jestem, bardziej to wybieram historyka, bo najpierw jestem historykiem, a dopiero potem liberałem. Nie będę kłamał, że liberałowie zawsze robili fantastyczne rzeczy na przykład, chociaż jestem liberałem, ponieważ uważam, że oni robili najmniej błędów i najwięcej fajnych rzeczy. W ogóle śmieszna sprawa, że jest jedna taka kwestia, jeden ze przedstawicieli szkoły austriackiej, czyli Ludwig von Mises, jedyny, którego darzę takim trochę większym szacunkiem, on powiedział, że liberalizm to jest zasadniczo zastąpienie brutalnej siły prawem. I to jest prawda. Bo no, w sumie racja. Prawa, tak, więc Ludwig von Mises był właściwie bardziej liberałem niż libertarianinem w sumie, bo on zwrócił uwagę na te społeczne wszystkie kwestie. No Mises dlatego, zdecydowanie był liberałem bardziej. Tak, wolnorękowi konserwatyści, zwłaszcza ci tacy bardziej chrześcijańscy, tego unikają, jak nie wiem, bo on mówił, że Kościół powinien być powinien był poprzeć oświecenie. Tylu księży było oświeceniowcami i co? A nagle w drugą stronę. I w imię czego? W imię czego? W imię tradycji, w imię jakiegoś złota w Watykanie, o co tu chodzi w ogóle, nie? Jakim cudem Kościół nie jest po stronie oświecenia? Jak to się w ogóle mogło stać? Nie, on jako liberał i katolik austriacki, nie? Pytał. I to jest prawda. Kościół powinien był poprzeć oświecenie. Jedną z tragedii naszych czasów jest to, że Kościół jest przeciwko temu. No, też mnie to intryguje i podobnie była przecież na początku XIX wieku wielka nagonka na rodzący się modernizm z kolei. Mhm. I też wszystko nazywano modernistycznym i wszystko, co było modernistyczne, to było złe. Nie, ale zwróć uwagę, że tak, papieże potępili liberalizm, socjalizm, modernizm, a nawet potępili historyzm, zwany też czasem historycyzm, bo jest ten podwójny system zapożyczeń językowych, nie? Historizmus, a potem historycyzm. I teraz nie wiadomo, czy historyzm i historycyzm to jest to samo, tak, to jest to samo. Papiestwo potępiło historyzm czy też historycyzm, czyli potępiło samo siebie, bo jezusizm jest też jedną z wersji historyzmu. Papiestwo potępiło Jezusa w ten sposób. Nie wiem, czy oni nawet to zauważyli, bo oni zajmują się tworzeniem jakichś bieda filozofii typu personalizm, który jest jakimiś popłuczynami po Karlu Albrechcie von Hallerze, jakimś, że każdy ma swoje miejsce, plus jakieś parodie liberalizmu. Więc oni chyba, to jest bardzo niski poziom filozoficzny, mi się wydaje, to co produkuje Kler obecnie. Jeszcze tam Benedykt to może, ale ten Jan Gaweł III to jest coś potwornego. To jest intrygujące, że zdaje się, że Benedykt chyba nie był z wykształcenia filozofem, a Jan Paweł II był. Tak, mimo to Benedykt ma coś wspólnego z filozofią, a to, co pisał Wojtyła, to jest bełkot zasadniczo. No, znaczy później, znaczy nie znam dzieł Wojtyły, wiem, że... Ja niestety znam i to jest coś potwornego. No, domyślam się, bo jednak szkoła kolowska nie Ale słynie. Widzę te myśli zerżnięte od Karla Albrechta von Hallera, nie? Wczesno XIX-wiecznego szwajcarskiego konserwatysty. On mówił właśnie o tym. I ja go znam dzięki Wielomskiemu, więc jest śmiesznie, że Wielomski sam prezentuje te myśli, ale nie widzi, nie dodaje 2 do 2. No, no ale on jest... tam w ogóle lefebwruje, więc i trydentuje, więc to już swoją drogą. No, dalej. Mhm. Co powiesz o technokracji i merytokracji? Bo tutaj jest sugestia, że wielu liberałów krytykuje i uważa, że to zabija demokratyczne, liberalne wartości. Ale które? Technokracja czy merytokracja? Właśnie nie jestem pewien, bo chyba chodzi o jedno i drugie. Że ja też tutaj mam wątpliwości, bo zdaje mi się, że ani jedno, ani drugie nie zabija ani demokratycznych, ani liberalnych wartości. Znaczy może technokrację, jak to strasznie dogmatycznie potraktować, bo w latach 60-tych, 70-tych zwłaszcza, między innymi we Francji też była taka
W Niemczech też taka moda na to, że postęp jakby techniczny spowoduje, że wszystkie problemy odejdą do lamusa zasadniczo, więc wystarczy tylko robić dobrą robotę naukową, a wszystkie problemy znikną jak śnieg w lecie. Nie? No nie, no to tak się nie dzieje, więc jeżeli ktoś się tego trzyma, tylko tego, no to tak, to może trochę szkodzić temu, że trzeba jednak walczyć o prawdę, o wolność, o jednostkę i nie można się zdać tylko na to, że nauka sama się odwinie i przewinie. Natomiast merytokracja jest zawsze dobra dla wolności. No też mi się tak wydaje i nawet zdaje mi się, że to na seminarium z filozofii nauki jest taka myśl, że jest jedna z taka cech nauki, jaką wielu filozofów nauki przedstawia, jako taką bardzo dobrą, którą mogli inni by się uczyć, to jest ta zdolność do samoregulacji, że ostatecznie wygrywa najlepsza teoria. Nawet jeżeli w pewnym momencie establishment naukowy mówi, że nie, Kopernik jest zły, tam go nie róbmy, to jednak te lepsze teorie będą wypierać gorsze, ze względu na to, że one będą lepsze rezultaty po prostu dawać. I zdaje mi się, że ta właśnie merytokracja w kontekście liberalizmu właśnie jest czymś takim. Że... Tak, tylko to działa właśnie w naukach ścisłych i technicznych, natomiast w dziedzinie jakby humanistyki, w dziedzinie kultury, to już trzeba niestety prawdy bronić głosem, bo nic się nie da zrobić, bo niestety może działać, jak widzimy po naszym państwie, może działać państwo, które kłamie o właściwie wszystkim w związku z historią Polski. Od 39 do Sarmatów, o wszystko jest załgane. Gorzej niż w PRL-u czasami, a mimo to jakoś tam działa to państwo, tak? Czyli tylko technicznie, jakby ktoś głosił na przykład, że woda słona i słodka się nie mieszają, bo tak jest w Koranie, że się nie mieszają, no to jakby nie mieszali wody słodkiej i słonej, bo Koran mówi, że to jest niemożliwe, no to wtedy tak, wtedy merytokracja by... szybko to te głupoty rozwiązała niestety. Znaczy, no zdaje mi się, że... Właśnie bo jest jeszcze taka kwestia, czym jest w ogóle humanistyka, bo humanistyka jest tak naprawdę interpretacją rzeczywistości. Tak? Wynikiem jest interpretacja, a nie jakiś projekt naukowo-techniczny. W związku z tym trzeba tej prawdy bronić jeszcze głosem i przekonaniem i logiką. Nie można tylko zdać się na samą merytokrację. No z tą prawdą to ja akurat tutaj bym nie przesadzał w kontekście interpretacji, no bo jeżeli mamy już interpretację, no to nie mamy, że tak powiem, prawdy, no bo interpretacje są różne i interpretacje mogą pokazywać różne aspekty. Nie, ale interpretacje są bliżej prawdy lub dalej prawdy. No tak, tak. Wiadomo, no to z tym się zgadzam. Mitycznej, absolutnej, to wiadomo, tylko mówię o takim... Ale zdaje mi się, że samoregulacja też występuje, no bo jednak w końcu zarówno Związek Radziecki upadł, realny socjalizm w Polsce upadł, no bo jednak nie dało się utrzymać kłamstwa. Ale propaganda sowiecka nie umarła. Nie umarła, bo propaganda jakby funkcjonuje, a teraz obserwujemy, jak... Technicznie upadł tylko. Kłamstwa, jakimi karmiono Chińczyków, też tam przestają działać, no bo jednak Chiny się liberalizują gospodarczo przynajmniej. Więc wydaje mi się, że... Sam nie wiem, bo teraz wydaje się, że Xi Jinping wziął kurs w drugą stronę, ale trudno powiedzieć. No, ale wydaje mi się, że tak jednak... Jest dużo korupcji, kolesiostwa, rządów, żołdactwa i de facto to jest taki faszystowski, śmierdzący kraj generalnie, tylko przerośnięty, więc ja bym tam wielkiego, wielkiego wolnego rynku nie widział. Zresztą, znaczy nie twierdzę, że tam jest wolny rynek, tylko zastosowali... Nawet nie wiemy, jak on ma, nie wiemy nawet, jak on wszędzie ekonomicznie, bo oni danymi manipulują. Znaczy nie twierdzę, że tam jest wolny rynek, aż tak to bym nie twierdził, ale przynajmniej pod tym względem się otworzyli, że zaczęli handlować, no bo i... To jakoś osłabia ten mit, że komunizm w końcu nastąpi po tym, jak będzie się wszędzie wprowadzać socjalizm. Ten mit to tak. I że zdaje się, że jednak, zresztą tak samo po marksizmie widać, że marksiści też musieli się dostosowywać jednak do rzeczywistości, no bo chociażby łysenkizm niezbyt się udał. Głodomór w
w Ukrainie też średnio się powiódł, próba dostosowania. Tak, też się średnio udał. Próba dostosowania płodów do teorii marksistowskiej. Także zdaje mi się, że i w przypadku polityki, i w przypadku też humanistyki. Jednak. Znaczy, Hołodomor tam nie ma nic ideowego w sobie. Oni po prostu zaczęli widzieć, że ci ciągle coś kombinują z tą żywnością i z tym, kto jest kułakiem, a kto nie. I żeby bolszewicy się odpierniczyli, zaczęli sami niszczyć swoją żywność i licząc, że no dobra, no to teraz nic nie mamy, to teraz nas wyżywcie, jak tacy jesteście mądrzy. A oni powiedzieli, no to zdychajcie, nie? Bo co tam, my tam jesteśmy do żywienia Petersburga i Leningradu już w zasadzie, a nie do żywienia was. Nie? Zresztą to było od początku Rosja Sowiecka jest tak naprawdę nacjonalistyczna i jest wbrew temu, co oni głoszą, bardzo były te nacje bardziej pożądane i te mniej pożądane. I Ukraińcy to byli ci mniej pożądani. I też mnie to intryguje, jak zachodnia lewica właśnie traktuje ZSRR jako taki piękny, tolerancyjny kraj, gdzie że nie ma nacjonalizmu w ramach marksizmu, leninizmu. Teraz już nie, bo uczniowie Sartra na przykład, ci Andrzej Glucksmann i ten drugi Alan Finkielkraut i tak dalej, oni wszyscy olali tam to, co on tam opowiadał i nie ma już takiej lewicy za bardzo. Znaczy, ja znam osobiście w Polsce ludzi, którzy twierdzą, że Rosja była tolerancyjna, nie była nacjonalistyczna, no bo marksizm, leninizm nie dopuszcza przecież nacjonalizmu i chodzi o klasę, a nie o naród. To jest właśnie ten numer, że... A wszyscy uczą się rosyjskiego oczywiście jakimś dziwnym trafem. W Polsce jest większy beton marksistowski oczywiście niż we Francji, czy w Anglii, czy gdziekolwiek, tylko my tego nie widzimy, bo nam się wydaje, że jak inne kraje, nie wiem, wpuszczają imigrantów, to są lewicowe. No to są takie skróty myślowe. Tak samo jak na przykład widzenie jest takie wybiórcze na zasadzie, nie wiem, że Francja jest lewacka, bo wpuściła Algierczyków. Algierczycy to problem. No tak, Algierczycy to problem, ale Marokańczycy, Malieńczycy, Mauretańczycy nie. To nie ma problemu. Z czarnymi muzułmanami nie ma problemu. A natomiast z Rosją, no Rosja ma Tatarów, Kałmuków i tak dalej, co to ona muzułmanów nie ma, nawet dwa razy większy procent muzułmanów w skali do całego kraju niż Francja, nie? Ale tego jakoś nie widzimy. Nie? No tak. Widzimy jakąś mityczną lewicę zachodnią, że tam Foucault coś tam powiedział. Foucault już dawno gryzie glebę, natomiast Sartre też, Finkielkraut i Glucksmann właściwie jeżdżą po swoim dawnym mistrzu. W zasadzie mamy tam myśl już taką lewicowo-liberalną, taką typu Kushner, Lévi-Strauss i Bernard-Henri Lévy też i tak dalej. To ta myśl zupełnie już zjechała z takich bardzo marksistowskich torów, bardzo dawno już, raczej niczańska jest taka bardziej. A u nas marksizm się ma doskonale, na przykład ten cały... jak on się nazywa, Krzysztof Karoń napisał ultramarksistowską książkę przeciwko marksizmowi, sam nie widzi. To jest bardzo intrygujące, tak? Tak. Nie czytałem tej historii antykultury, ale jak się wgłębiałem, jak widziałem jego podział filozofii, to tak na marginesie, jak widziałem jego podział filozofii na te dziedziny, on wygląda jak dosłownie żywcem wyciągnięty z podręcznika do filozofii Christiana Wolfa, oświeceniowego filozofa niemieckiego. No można tak powiedzieć, ale z drugiej strony on przede wszystkim wszystkich tych myślicieli z dawnych czasów, na przykład poczciwego Davida Hume'a, traktuje jako jakiegoś innego Marksa i do innych też ma takie podejście, tak jakby każdy z nich miał taką klasowo-rewolucyjną postawę, jaką przejawiał Marx, i on tą postawę, której większość tych filozofów nie miało, no może Denis Diderot na przykład ją miał, tak, ale to Diderot i tylko on z tych starszych. Może trochę Feuerbach, no i to tyle w zasadzie z tych przedmarksowych. A on jedzie jakby przez całe dzieje ludzkości przed Marksem i wszyscy filozofowie są takimi Marksami, tylko z inną treścią. No. No to tak się niestety kończy, jak
jak ktoś, kto nie ma obeznania w filozofii, zaczyna zajmować się filozofią. O, tutaj jest pytanie o ten liberalizm misyjny, który się wcześniej pojawił. Czy to właśnie nie jest romantyczny liberalizm? Romantyzm zasadniczo mógł być czasami liberalny w tym znaczeniu, że Ale pytanie był jest, jakiś taki. czy liberalizm misyjny jest romantycznym liberalizmem? Tylko mam No wrażenie, że to nie, pytanie dlatego że. tutaj zawiera ekwiwokację rozumienia pojęcia romantyczny, bo jest romantyzm i jest to współczesne pojęcie, że ktoś jest romantyczny w sensie, ma na przykład romantyczną wizję nauki, gdzie naukowcy zajmują się tylko i wyłącznie poznawaniem świata, a nie walką ideologiczną. I to wydaje mi się, że tu jest to pojęcie Idealistyczny skrajnie taki tak. też. A z kolei romantyzm, no to jest zupełnie co innego. No tak, ale no to należy się zastanowić w obu znaczeniach, tak jest najlepiej. No to romantyzm był w tym znaczeniu, czym on rzeczywiście był. Romantyzm był taką formą nawiązania do przeszłości, do duchowości i do tego, co w człowieku nieracjonalne. I jako takie jest antyliberalny, bo liberalizm wyrasta z racjonalizmu w dużym stopniu. Samo to podejście do tego, że człowiek jest wystarczająco zdolny, żeby móc zrobić dobre prawo i nie musi mieć do tego bóstw, ani faraonów, ani nie wiadomo kogo, już jest bardzo racjonalistyczne. Więc romantyzm ma w sobie potężną taką antyliberalną baterię od razu. Co nie znaczy, że każdy dosłownie romantyk był antyliberałem, bo tak nie było. Niektórzy byli anarchistami, niektórzy byli właśnie liberałami, zależy który. Natomiast tak współcześnie, no to można powiedzieć, że misyjny liberalizm można potraktować tak, jak chciałby na przykład Woodrow Wilson, tak? Uczynić świat bezpiecznym dla, on mówił dla demokracji, ale bo Amerykanom się w ogóle myli, co jest demokracją, co jest wolnością. Bo oni powstali jako demokracje, więc oni nie rozumieją, że można żyć inaczej niż demokratycznie. Ale i dlatego oni na przykład tak się bardzo brawo, brawo, jak była arabska wiosna, bo im się wydaje, że jak będzie demokracja, to będzie wolność, nie? No i bractwo muzułmańskie, wolność, nie? I potem się wszyscy cieszyli, że Mohammed al-Sisi wziął wszystko za mordę z powrotem i wprowadził liberalizm, bo jak lud jest zorganizowany, są tylko antyliberałowie, no to nie ma demokracji liberalnej. W każdym razie Woodrow Wilson powiedział uczynić świat bezpiecznym dla demokracji. Tak naprawdę mógłby powiedzieć równie dobrze wolności, bo dla Amerykanów to jest, tak jak mówię, bliskoznaczne. No i oczywiście tak, należy to robić. Należy wziąć Putina, nakopać mu do dupy i ustanowić liberalizm w Rosji. Oczywiście, że tak. To jest najbardziej racjonalna rzecz na świecie. Żebyśmy nie marnowali już energii na wysyłanie czołgów na Ukrainę i na trzymaj się, nie będzie tak źle, nie będzie tak źle. No to żeby nie było tak źle, trzeba Putinowi nakopać do gaci i ustanowić tam liberalizm, choćby wbrew Rosjanom, docenią po czasie. To naprawdę nie jest jakieś nie wiadomo co. To Japończykom tak zrobiono i sami są teraz wdzięczni, nie? No i co? Także można to zrobić, tak jak można powiedzieć, że zaborcy u nas pewne elementy liberalizmu albo wcześniej Napoleon wprowadzali. Na przykład Napoleon zobaczył konstytucję 3 maja i spojrzał i powiedział: nie, zbyt konserwatywna. Dajemy naszą własną, kombinujemy na bazie naszej. I, no i miał oczywiście rację. No i my tutaj oczywiście potem i tak to, co wyszło, czyli konstytucja Księstwa Warszawskiego została, tam miało być tak, że na przykład służbie wojskowej mieli podlegać wszyscy, a nie tylko włościanie, nie tylko chłopi. No ale szybko się tak zrobiło, że te magnaty tam nakombinowały, żeby tylko włościanie, nie? Więc szybko to i nawet to zostało pogrzebane, czyli Polacy skonserwatyzowali dobrą, liberalną konstytucję Księstwa Warszawskiego, tak? No tak, no niestety. No. My byliśmy po, właściwie Polska uważa, że jest po dobrej stronie historii, gdzie tak naprawdę jesteśmy po złej w dużym stopniu też. Jesteśmy po dobrej stronie historii, jak chodzi o Holokaust, II wojnę światową, tak. No, Ale jesteśmy Polacy, po znaczy, wydaje mi się, że wcześniej, po każdy złej. naród o sobie twierdzi, że jest po dobrej stronie historii, Tak, a ale swoje no. złe historie lubią zapominać, jak na przykład teraz Japończycy lubią zapominać o Nankin, czy Niemcy chcą, znaczy, dobra, nie wiem jak Niemcy, no ale generalnie. Japończycy wielokrotnie przepraszali za to, wbrew temu, co się w Polsce mówi, O, to za nawet te nie wszystkie wiedziałem. nankiny. Tak, tylko problem polega na tym, że Koreańczycy, na przykład i Chińczycy,
myślą, że to jest nieszczere i nie przyjmują tego. A. To jest ten problem. I to polecam taką książkę, tutaj mam zaraz Michaela Buffa, Japonia, Chiny i Korea. Michael Buff, bardzo dobra książka na ten temat. Tu... Właśnie odczytuję z półki teraz, patrzę, tak, Michael Buff, B-O-O-T-H. Mhm. Jest pytanie, jacy liberałowie działają w Polsce? Wspomniał pan trochę o Donaldzie Tusku, ale nie wydawał się pan zadowolony. Może Nowoczesna, Unia Europejskich Demokratów, jakieś think tanki pan poleca? Tam dalej padło pytanie to samo, ale rozszerzone o pytanie o FOR. To znaczy teraz jak Tusk wrócił z Brukseli, to on jest rzeczywiście takim liberalnym Tuskiem, bo on wcześniej był takim Tuskiem, który lubił uchodzić za liberała, ale niekoniecznie coś liberalnego robić. Wolnorynkowego tak, ale liberalnego niekoniecznie. I teraz powiedzmy, że tak, ta ekipa wokół Tuska jest liberalna. Dlatego ja mam o nim lepsze zdanie niż miałem dawniej. Natomiast Nowoczesna, to szczerze mówiąc trudno mi powiedzieć, jak oni teraz funkcjonują. Jak był Ryszard Petru i jak on przemawiał, to on przemawiał głównie za wolnym rynkiem, a nie za... Nie mówił dużo o społecznych sprawach, więc on w sumie był takim nawrotem do KLD trochę, do Kongresu Liberalno-Demokratycznego bardziej. Chociaż nie, KLD w sumie... Nie, właściwie nie. KLD przecież potrafiło być przynajmniej antyklerykalne, tak jak trzeba, bo każdy liberał jest antyklerykałem. To nie znaczy, że jest przeciwko Kościołowi, tylko jest przeciwko klerykalizmowi, czyli włażeniu Kościoła wszędzie. Więc to w sumie KLD miał, a nie wiem, czy to miał Petru, nie pamiętam. Więc Petru powiedzmy gdzieś w połowie drogi. No jest krytyka, kultura liberalna, to pismo, o którym wspomnieliśmy. Ja bym powiedział, że niektórzy z nich to są liberałowie w stylu amerykańskim, więc oni nie do końca są liberałami, bo tak to już o tym mówiliśmy. No ale trochę tam na pewno tak. Liberałami są czasami często ludzie w Polsce, którzy nie wiedzą, że są liberałami. Na przykład taki Marcin Strzyżewski na przykład, który krytykuje Rosję, on cały czas to robi z punktu widzenia liberalnego. Nie wiem, czy on sobie zdaje z tego sprawę, ale jest bardzo liberalny. Liberałem jest na przykład Jarosław Wolski jest liberałem, nie wiem czy on o tym wie, jedynie to ta taka militarno-grochówkowo harcerzowe wejścia odbiegają od liberalizmu, bo liberalizm jest zawsze po stronie zwykłego, cywilnego życia. Wojsko jest do tego, żeby można było jak najszybciej wrócić do zwykłego, cywilnego życia. Więc wszystko, co jest takie harcersko-treningowo-wojskowe, ono jest ważne, żeby bronić tego normalnego, cywilnego życia, ale ja widzę, że on także lubi to trochę samo w sobie, więc trochę za dużo jest Baden-Powella u niego. Ale powiedzmy, że też, więc jest całkiem sporo. Liberałem jest na przykład Kopyra, ten od piwa, więc jest sporo liberałów w Polsce, tylko oni właśnie to nie są ci, co ciągle mówią, jestem liberałem. To jest bardzo dziwne. W Polsce jest naprawdę dużo liberałów, tylko oni tak odkrywają, że są liberałami. Bo też mam wrażenie, że przez to, że jest takie dziwne pojęcie liberalizmu w Polsce i ono może być też trochę zanieczyszczone korwinizmami różnej maści. I ludzie nie chcą mówić o sobie, że są liberałami albo coś w tym w związku z tym, no bo od razu będzie powiązanie, o, to ty pewnie jesteś ten od Korwina. Tak, oczywiście, że tak. Tak, na przykład wielu członków mojej rodziny ma, którzy są zdecydowanie zadeklarowanymi liberałami, bo tak są często antyklerykalni, są za różnymi takimi różnymi wolnościowymi rozwiązaniami, są nawet wolnorynkowi, no ale nie będą mówić o sobie, że są niektórzy, że są liberałami, no bo za chwilę będzie, że Korwin. Bo z Korwinem się to im przede wszystkim wiąże. No niestety, jeszcze dużo tutaj cegiełkę ten wariat Michalkiewicz dołożył, bo Michalkiewicz to jest przecież konserwatywny zamordyzm czystej wody z tym jego upodobaniem do tych, który zresztą podziela z Korwinem do tych ekscelencji, do tej władzy, do tej wiary w spiskowe teorie dziejów i tak dalej. I o tych, co on zawsze tam mówi o swoich cher correspondants, nigdy nie mówi, kto to są.
czyli z Dubska wyciągnął pewnie. To jest bardzo antyliberalny, szkodliwy człowiek, natomiast on napisał książkę pod tytułem Dobry, zły liberalizm. I oczywiście on tam ten cały wolnorynkowy konserwatyzm uważa za liberalizm. I on mówi na przykład, że liberalizm to jest skromna ideologia, która reguluje relacje między obywatelem a państwem. Tak uważa Michalkiewicz. Nie? I on uważa, że to właściwie wystarczy. Nie? I teraz tylko, że w zasadzie to ten jego liberalizm niczego nie reguluje, bo on nie potrafi wykorzenić klerykalizmu, bo tam sobie możesz być nawet fanatykiem religijnym, tylko w domu, nie? Ale nie, po prostu tego typu zachowania to nie jest tak, że wszystkie poglądy są sobie równe, jakby uważał Michalkiewicz prawdopodobnie, tylko niektóre są takie, że utrudniają działanie społeczeństwa obywatelskiego, a niektóre nie. I w związku z tym dogmatycy i radykalnie religijni ludzie mają trochę gorzej, tak, w imię równości mają trochę gorzej. Polega to na tym, że oni by więcej chcieli, bo oni by chcieli zmusić innych, sami sobie to robią, że jest im gorzej. A takich rzeczy już Michalkiewicz nie rozumie, nie? Bo on mi się wydaje, że wszystko jest równie dobre. No to jak wszystko jest równie dobrze, większość jest katolicka, no to róbmy wszystko tak, jak chcą biskupi, nie? No nie, no tak to nie działa. No, też mi tak wydaje. Tutaj jeszcze... I o tym pisali zgodnie akurat liberał Mill i libertarianin de facto Spencer. Oni pisali w sumie to samo, że choćby jedna jednostka miała być zdławiona i mieli jej wciskać jakąś ideologię, to nie, to tego nie może być. Nie? Czy rabacja galicyjska była misericordią w sarmackie serce? To raczej coup de grâce, ciosem łaski. No nie, dlatego że niestety ten sarmatyzm przetrwał i czegoś tam ich to nauczyło, o czym świadczy Wesele Wyspiańskiego, tak? Chłopomania, ale często się zresztą podziwia tego, który mordował ciebie. To jest dosyć częste w historii, w jakiś sensie się podziwia w jakimś takim... I to nie jest jakaś perwersja, tylko to jest po prostu podziwia się niektóre elementy tego, tam sprawność czy tam coś. No i tutaj jest... wydaje mi się, że niestety nie. Wydaje mi się, że sarmatyzm działa nadal, że wielu ekspertów od tego, nie tylko lewicowych, jak Robert Woś na przykład, ale takich zwykłych też, mówią, że w zakładzie pracy jest folwark de facto, nie? No, no te też mam takie doświadczenia. To, że na przykład spóźnisz się dwie minuty, o tym często mówił ten youtuber, którego ja cenię, a wiele osób, ponieważ on tak mówi tak moralizatorsko, to wiele osób go nie ceni, a ja go akurat uważam za fajnego, czyli lepszy komentator. On mówi, że właśnie taka kultura, spóźniłeś się dwie minuty, przez te dwie minuty to ile byś tam nie zrobił dla tego Januszeksu, nie? No, no, natomiast kultura pracy jest potem taka, że on owszem jest na czas, ale potem są jakieś tutaj wymyślanie, jakieś wzięte z jakichś anglosaskich debilnych podręczników, jak powinna wyglądać kultura firmy, jakieś integrowanie się i coś tam, i tej pracy w sumie nie ma, nie? Ale opierdol, że się o dwie minuty spóźnił, co nie ma zerowy w ogóle wpływ na jego ten performance, nie? Przez cały dzień pracowniczy. Czyli najgorsze, co może być, czyli micromanagement sarmacki, czyli żeby se chłop nie myślał, nie? I w tym, jak u Adama Leszczyńskiego są te, jak prowadzić gospodarstwo, jak ci szlachcice pisali, to właśnie, że ten chłop nawet nie zipnął, żeby on sobie nie myślał, żeby on sobie nie myślał, wszystko mu zorganizować. Ale potem to więcej jest tego, żeby jakieś nowoczesne techniki rolne sprowadzić z Anglii czy Holandii, to nie, nie? No po co? No po co? Wszystko jest dobrze, nie? Więc dużo szumu o tą morale w pracy, ale zero tego faktycznego wysiłku, żeby tą firmę pchnąć, doinwestować. Czyli współczesny Januszek, to by było rozwinięcie sarmatyzmu. Sarmata, oczywiście. Nawet często, zobacz, kupuje dworek, zapuszcza wąchy. No tak, kupuje w sumie racja. Tak, oczywiście.
Ja nawet znam takich ludzi. W pałacu w Trzeboszu na przykład tacy urzędują. A. To tutaj przyszedł anarchokapitalista. Ponieważ nie utrzymuję z nimi kontaktów, to mogę powiedzieć, że tacy są. Tutaj przyszedł anarchokapitalista, który twierdził, że albo libertarianin. Dawid Boaz doszukiwał się wątków libertariańskich u Lao Tzu, a Rothbard szukał źródeł u anarchoindywidualistów. Ale to się zgadza w przypadku anarchoindywidualistów, że źródła są bardziej w anarchizmie niż w liberalizmie, więc... Możliwe, tylko że akurat bardzo ciekawe to, ja też mówię, że liberalizm nie jest aż taki zachodni, jak wszyscy mówią. Ja akurat zgadzam się z Guy Sormanem i z Chrisem Pattenem. Chris Patten to był, Guy Sorman to francuski socjolog i ekonomista, taki trochę na pograniczu naszych ideologii, czyli trochę libertarianin, trochę liberał. I człowiek zaangażowany po stronie Solidarności też i jako bibuła te jego prace, dlatego do dzisiaj poczytny w Polsce. No i Guy Sorman jest, zarówno Guy Sorman, jak i Chris Patten, czyli ostatni brytyjski gubernator Hongkongu, oni uważają, że spokojnie można wywieźć liberalizm z różnych innych ideologii, z innych części świata. I jak najbardziej Lao Tzu właśnie i taoizm jak najbardziej jest jedną z takich filozofii, że droga jest ważniejsza niż cel, że życie jest drogą, że droga jest ważniejsza niż cel, to jest jak cóż to jest innego jak docenienie zwykłego życia, prawda, jednostki, zamiast tych wielkich celów i tych wielkich Napoleonów i tam Hitlerów i tak dalej, prawda, i bogów, i jachwów, i innych faraonów. To jest właśnie to. Taoizm jest bardzo... I nawet a Chris Patten dodał jeszcze do tego, że można by na bazie emancypacji rodziny od państwa w Chinach, gdzie rodzina jest bardzo ważna i do tego stopnia, że aż się nie dba o społeczeństwo, tylko dba się o rodzinę, to tutaj można by coś zrobić, żeby to pchnąć w stronę jednostki. Już mamy też liberalizm made in China, nie? Czyli da się to zrobić, tylko Chińczycy tego oczywiście nie robią, ale można by. Tutaj pytanie, dalej wraca tutaj użytkownik do Saint-Simona i całej reszty socjalistów utopijnych. Fouriera, Wena. Tak, tylko pytanie, tylko tu jest chyba takie ogólne pytanie, co sądzimy na ich temat. Ja sądzę, że tacy ludzie istnieli. Nie mam zdania, no bo ich nie czytałem. Więc się na nich temat nie wypowiem. Mogę, ja czytałem Owena. Mogę jedynie powiedzieć, że ich istnienie jest dowodem na to, że socjalizm powstał przed Marksem, w co nie wierzy wielu współczesnych ludzi. Niektórzy ludzie nie chcą uwierzyć, że są inne tradycje socjalistyczne, nie marksistowskie. Są socjaliści, to znaczy są socjaliści, którzy zwalczają socjalistów marksistowskich. Oczywiście, że tak. Ja uważam w ogóle, że Saint-Simon, Fourier i Owen byli w pewnym sensie ludźmi zacnymi, bo coś kombinowali, żeby ulżyć bytowi robotników. Tradycje lewicowe to jest także Rousseau, to jest także Morellet, to są dużo jeszcze starsze od tych, Campanella, Thomas More i tak dalej. Natomiast w czasach Marksa był jeszcze Proudhon na przykład i paru innych. Oczywiście, że są, i ja uważam w ogóle, że Marks to jest jedna ze słabszych tradycji lewicowych, takich prowadzących donikąd. Znaczy, no, Marks to jest taka opcja religijna, bym nawet powiedział, zresztą tak się rozwinęła później w marksizmie, leninizmie przede wszystkim. Ona wymaga rewolucji, a właściwie pogrzeba ta rewolucja. Ale tak też naprawdę. Nie tylko, zdaje mi się, że wymaga rewolucji, co moim zdaniem też również nie jest lewicowa, gdyż zakłada pewien późniejszy dogmatyzm, bo z jednej strony i takie wsteczniactwo, że tak powiem, a mianowicie dogmatyzm w materializm historyczny. Przecież cały marksizm się opiera o tej radosnej wizji, że historia ma jakiś cel. Jest taka, no już nie tylko teleologiczna jest ta wizja, ale wręcz eschatologiczna, że na końcu będzie jakieś to wybawienie w postaci rychłego komunizmu. A to, no tak, to faktycznie tak jest.
Bo Condorcet mówił, że rozwój jest niepowstrzymany, ale nie powiedział, co będzie na końcu, więc był rozsądny. Tak, dlatego też mi się wydaje, że ta radosna wizja, tak przeskakując w ogóle kawałek dalej, jak wkujamy o tym, że demokracja liberalna to jest koniec historii i zdaje się, że... On tego aż tak, wiesz, nie powiedział tego aż tak z takim przytupem, jak się często uważa, że on to powiedział. Nawet jak to, ja się dał, to... dał radę żyć na tyle długo, żeby później się z tego wycofać również. Tak, oczywiście, że tak, tak, tak. Ale to dlatego też on się nawet nie tyle wycofał, co wystarczyło się krygować, bo on tego aż tak... On po prostu powiedział, że no skoro wygląda na to, że nawet Rosja wchodzi do programu Partnerstwo dla Pokoju i do OBWE i tak dalej, no to czemu nie? No to Chiny też jakoś tam coś tam próbują, Deng Xiaopingują, tak? No to czemu nie? No może będzie tak, że wszędzie będzie jakaś tam wolność, nie? To było do pomyślenia. Sami byśmy tak myśleli prawdopodobnie, jakbyśmy o tym wtedy się zastanawiali. I tak samo jak na przykład ten pomysł, żeby dzisiaj jest to uważane za to takie głupie strasznie, że handlowanie z Chinami przez USA i handlowanie z Rosją przez Niemcy, bo to jest dokładnie to samo, tylko Amerykanie mówią, patrzcie, jak ci głupi Niemcy, a my mądrzy, a Niemcy odwrotnie, ale to jest to samo i to wcale nie było powiedziane, że to nie zadziała. To my wiemy, że to nie zadziałało i że trzeba walić Chińczyków i Ruskich w tyłek, bo nie stali się liberalni. A ja uważam, że człowiek, który nie jest chociaż trochę liberałem, to nie jest miły człowiek i warty tego, żeby z nim współpracować czy cokolwiek, dlatego że to jest taki człowiek, który część swojego człowieczeństwa depcze po prostu. I natomiast no, my to wiemy teraz dopiero, nie? Że oni pieniądze wzięli, ale zbudowali sobie czołgi, że niszczyć Ukrainy i Ujgurów i tak dalej, nie? A nie po to, żeby my to teraz wiemy. Więc ja bym tak tego Fukuyamy nie jechał za mocno, bo naprawdę wyglądało to trochę tak. Do 2005 roku Putin współpracował z Zachodem, dopiero potem się zaczął stawiać i nie podobały mu się kinetyczne rakiety przechwytujące i systemy antybalistyczne i tak dalej, nie? No, nagle, jak się poczuł trochę silniejszy. Reformy, które zrobił w sumie Jelcyn i Gajdar, które zaskoczyły za Putina i Putin spił całą śmietankę za nie, to Putin potem wykorzystał to do budowy tego swojego imperium, nie? Powiedzmy. Tutaj jest pytanie, na ile idee liberalne wyrażają styl życia mieszczanina, przykładowo niemieckiego Bürgera? Bo widać, że liberałowie pojawiają, że liberałowie pojawiają się? Pojawiają, ale nie wiedzą, że nimi są. Tutaj czegoś zabrakło w tym zdaniu. Życie miejskie jest liberalne w pewnym sensie, bo to jest tak, marksiści uważali, że arystokracja to konserwatyzm, chłopi to powinien być socjalizm albo robotnicy przynajmniej, a mieszczanin to liberalizm. A ja bym powiedział, tak, oczywiście to jest klasizm, nie, marksistowski, ale on niewiele mówi tak naprawdę, bo ludzie z różnych klas społecznych mogą mieć bardzo różny pogląd, niekoniecznie tak, jak sobie Marks to wymyślił i to bardzo często nie jest właśnie po linii marksowej. Sam wspomniałeś o tych żyjących w luksusie amerykańskich lewicowo-liberałach, którzy nie znają życia robotnika oczywiście. Ale jest jeszcze ta kwestia taka, że życie miejskie jest trochę liberalne w pewnym sensie. To znaczy tak, jak jest to całe miasto, to jest dużo wyspecjalizowanych zawodów i jednostki na rynku pracy się ścigają o to i planują swoje szkolnictwo, prawda, całe życie, żeby tam lepiej wypaść w tej walce o lepsze miejsca pracy, albo chociaż te mniej więcej niezłe. Życie miejskie jest takie, że no nie ma tej babci czy tam innego księdza, który wszystkich pilnuje, czy tam sypiają na pewno tylko z żoną, prawda? Więc jest też trochę takiej przestrzeni, powiedzmy, do robienia głupstw, bo życie to też jest robienie głupstw i to też człowiek powinien mieć prawo robić głupstwa. I byle nie za duże, ale to już on na własny rachunek to robi, prawda?
Natomiast. I też byleby nie szkodziły za bardzo innym ludziom, no bo to już. Tak, to jest oczywiście, takie. To Wolper o tym mówił, nie? Że wolność się kończy na nosie tego drugiego człowieka. No właśnie, więc to jest. Więc życie miejskie jest trochę liberalne. To jest taka sfera merytokratyczna, można powiedzieć. Więc miasta i to miejskość trochę napędza liberalizm i nawzajem. To na pewno. Natomiast przesadą jest mówienie, że mieszczanin będzie liberałem albo i tak dalej. To, co by powiedział Marx, bo to różnie bywa. Często jest tak, że jakiś chłop jest liberałem, bo na przykład też tak może być. Może być bardzo różnie, naprawdę bardzo różnie. To tutaj jest do tego Tuska pytanie. Co takiego liberalnego robi Tusk? Robi lub mówi Tusk? No powiedział teraz niedawno, że nie znajdą na listach ci, którzy są przeciwko za całkowitym zakazem aborcji, na przykład nie znajdą miejsc na listach. Dawniej to byłoby nie do pomyślenia. No i tam się denerwują ci różni komorowscy i ci inni, bo oni by chcieli, żeby można było zająć miejsce na listach, będąc całkowitym zakazem aborcji, prawda? No i tutaj może się pojawić pewne takie, tak. Jesteś liberałem, a chcesz tutaj zakazywać ludziom startować z twoich list. No i mi się zdaje, że to jest właśnie to dziwne rozumienie liberalizmu w Polsce, gdzie do głosu, albo inaczej, że liberalizm polega na tym, że wszystko można mówić, niby chce się, żeby wszystko można było mówić, ale jednocześnie też nie. I ja mam trochę z tym problem, z tym takim dziwnym pojęciem liberalizmu, gdzie każda próba jakiejkolwiek, nawet oczywiście od razu będzie cenzura, że to będzie cenzura, ale to jest po prostu moderacja. Jak chce się jakąś przestrzeń w miarę nie tyle co bezpieczną, co po prostu komfortową stworzyć dla ludzi, no to nie można pozwalać na element, że tak powiem, problematyczny. Tak, tak, nie? Tak samo jak się do domu tak po prostu nie zaprasza jakichś chuliganów czy żuli na prywatkę, tylko w miarę kulturalnych ludzi, tak samo na swoją listę nie zaprasza się ludzi, którzy mają otwarcie antyliberalne poglądy niektóre. Ja bym powiedział jeszcze grubiej, ja bym powiedział, że to mówienie o cenzurze jest zagrywką polityczną mającą ze strony zamordystów, na przykład konserwatystów, mającą na celu wywołanie takiego efektu, że liberał nie może głosić liberalizmu, lub to głoszenie jest utrudnione, lub że liberał nie może tworzyć państwa liberalnego. A liberał w zasadzie, liberalizm powinien się zawierać w efektach, a nie w tym, co się... Znaczy powiem tak... Po owocach ich poznacie. Tak, liberałem jest ten, który robi... Ja gdyby na przykład ktoś zrobił liberalizm poprzez wysłania Terlikowskiego, Wielomskiego, Sykulskiego, Ziemkiewicza i Michalkiewicza i Korwina i innych w kosmos, i by się stał liberalizm, to co? To nie byłby liberalizm? Byłby. Byłby. No właśnie, mam wrażenie, że często liberalizm jest mylony po prostu z permisywizmem, czyli takim tak, dopuszczaniem wszystkiego. Tak, dlatego konserwatyści też czasami nie lubią liberalizmu bardziej jeszcze niż potrzebują, bo im się wydaje, że liberalizm to jest rób ta, co chce ta, na przykład, nie? Że to w tym się zawiera idea liberalizmu. A na przykład liberalizm, rób ta, co chce ta, no dobrze, no to jutro idę na 6 mszy trydenckich, bo rób ta, co chce ta. Potem idę na przysięgę gierzwałcką, gdzie mówię, że aborcja to jest to samo, co zabicie w Holokauście kogoś. Potem coś tam i potem na końcu robię przysięgę z Winnetou przez ten, no to nie rób ta, co chce, to jest wszystko głupie, 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 powie liberał i antyliberalne, więc nie rób ta, co chce, ta. Liberał nie jest za tym, że ludzie robili nieliberalne rzeczy, więc tak. Nie rób ta, co chce. Ta. Ja dawno temu nagrałem parę takich filmów o tym, o... A permisywizm w drugą stronę, bo to też myślę, że warto powiedzieć. Jefferson powiedział, że wolność nie jest zabawką dla dzieci, tak? Czyli to nie jest tak, że wolność to jest, że się naćpie,
po rypie 10 dziewczyn, wszystkie za ciążą, tak i tak dalej. To też nie jest liberalizm, bo to jest nie tworzenie z siebie wartościowej jednostki społecznie, a liberalizm bazuje na tym, że są odpowiedzialne jednostki, więc to też, które rozumieją prawo, które nie krzywdzą innych, jeśli unikają tego i tak dalej. No więc gdzie tu jest ten liberalizm, tak? No to jest, ale to jest oczywiście permisywizm, więc widać, że to nie jest. Ja dawno w tym kontekście nagrywałem serię o relatywizmie, gdzie też się zarzuca relatywistom. O, że relatywizm to jest róbta co chceta. Ja bym powiedział, że bardziej relatywni są konserwatyści, bo oni mówią zarówno ci narodowi, jak ci chrześcijańscy, bo chrześcijański konserwatysta, no to co jest napisane w Biblii, no to Jezus czasem gada jak socjalista, czasem jak konserwatysta, czasem jak liberał, czasem jak anarchista, czasem jak ekolog, a czasem jeszcze coś innego, więc gdzie tu masz konsekwencje? To jest relatywizm właśnie. Trzymanie się Jezusa to jest relatywizm. A jak jesteś konserwatystą w Hiszpanii i jesteś konserwatystą w Belgii i w Bułgarii, to są trzy różne tradycje, więc nie masz żadnego uniwersalizmu po twojej stronie. To my z naszą wolnością słowa i równością wobec prawa my jesteśmy znacznie bardziej konsekwentni niż oni, więc niech oni się sami zastanawiają, czemu są relatywistami, a nie my. Bzdura oczywiście. Znaczy, tutaj nie jest stwierdzenie, że liberałowie są relatywistami, ale że jest to samo, ta sama próba dezawuowania i sprowadzania do absurdu zarówno liberalizmu, jak i relatywizmu, że tutaj są analogiczne. Raczej konserwatyści są relatywistami, bo oni są za tradycją, a tradycja jest w każdym kraju inna i regionie. No ale też kolejna sprawa, że jakimś dziwnym trafem konserwatyści i tradycjonaliści dobierają sobie tradycje, które akurat im w tym momencie odpowiadają. Jakoś. No tak, my są to hipokryci, a to też. Inaczej, i to jest właśnie relatywizm, no bo dobierają sobie te, które w ich kontekście odpowiadają. Zresztą tak samo to działa z doborem cytatów z Pisma Świętego, które mają akurat wzmocnić tutaj nasze tezy. Te też są wybierane akurat konkretne, które pasują. Tutaj od świętego Pawła, tutaj od Fryderyka Nietzschego akurat, gdzie był bardziej konserwatywny tego dnia. Tutaj od jakiegoś tam Trydentczyka, tutaj od Jana Pawła, ale tu już nie, tutaj jesteśmy z Lefebvrem. I tak dalej, i tak dalej. I oczywiście cherry picking i w ogóle poza tym jest jeszcze ta kwestia, że oni, myślę, że to może być nawet taka, jak to się nazywa, projekcja w ogóle, nie? Oni robią też mi się tak wydaje, że to jest projekcja na innych po prostu. No bo źdźbło wokół bliźniego zobaczysz, a kłody w swoim nie zobaczysz, mówiąc ich własnymi słowami. No i tak, też mam to wrażenie, że te wszystkie zarzuty do... Ja tutaj również jestem w pewnym sensie relatywistą. Wszystkie te zarzuty do liberałów i do relatywistów właśnie na tym polegają. Zresztą nawet słyszałem taką sentencję, że ci antyrealiści są antyrealistami, bo chcą uzasadnić, bo potrzebni im... Relatywiści są antyrealistami, no bo chcą być relatywistami, nie? Czy coś w tym stylu, że jakieś takie dziwne połączenie pomiędzy twierdzeniem, no, że... Uważam nawet, że libertarianie są relatywistami, nie uważam tak. Ja tylko uważam, że wy robicie tak, że czasem inaczej trochę interpretujecie tą własność właśnie i wolność łączycie może trochę za blisko z własnością, ale z mojego punktu widzenia liberała, ale libertarianizm jest na pewno znacznie mniej relatywny niż konserwatyzm, to na bank. A jak kogokolwiek by spotkać na ulicy, to jestem pewien, że 99% ludzi powie odruchowo, że tylko dlatego, że oni dużo o tym pierniczą. Bo to jest coś takiego, jak narodowcy. Oni ciągle mówią, jakie to ojczyzna jest ważna, a przecież jak ktoś jest naprawdę konsekwentnym narodowcem, no to na czym polegają reformy, jak nie na uszczęśliwianiu ojczyzny, a skąd wziąć pomysł na reformy, jak nie z zagranicy. Zagranica to jest 190 krajów, a twój kraj jest jeden. Więc wiadomo, że 190 pomysłów masz z zagranicy, a jeden ze swojego. Czyli co?
jeden pomysł możemy z historii naszej wyciągnąć, ale 190 reform nie, wad retro, bo to jest obca nam kultura, bla, 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 tfu, tfu, tfu. W związku z tym nacjonaliści, chociaż gadają o patriotyzmie cały czas i wszystkich oskarżają brak patriotyzmu, sami są antypatriotami. To jest na tej samej zasadzie. To ja też mam takie wrażenie. Dobra, bo się rozgadaliśmy, a widzę, że tutaj pytań kolejnych nie ma. Jest pytanie do mnie, czy myślałem o innych streamach w podobnym formacie i myślę, że tak, że będą się pojawiać takie rozmowy z różnymi ludźmi. Nawet chyba fajnie to wyszło. Ja dzisiaj jestem trochę zabiegany, więc chyba trochę ci przerywam i tak dalej, ale to ciężko mi to powstrzymać. Znaczy, no bo akurat ten... Ja się nie czuję szczególnie specjalistą w zakresie liberalizmu, czy to historycznego, czy to współczesnego, no bo mnie inne rzeczy zupełnie interesują. No i sam trochę ale tutaj... liberalizmem warto się zainteresować, bo właśnie dlatego, że w Polsce jest go mało. Znaczy, i... jako że sam mi osobiście bliskie są idee liberalne i libertariańskie, nie potrzebuję się w tym jakoś szczególnie dokształcać. I mnie już nie trzeba bardziej przekonywać, że tak powiem. No ja wiem, tylko warto, czasem się warto jeszcze zastanowić, czy jakieś są inne jakby perspektywy, nie, dla liberalizmu, bo w zasadzie wiele z tych rzeczy, które się mówi o liberalizmie, nie jest tak do końca prawdą, bo na przykład słowo liberalny oznaczało pierwotnie swobodny, że liberal discussion, tak, albo na przykład, że książę Brunswicku był liberal, dlatego że w lożach, w teatrze dworskim w Braunschweig, właśnie Wolfenbüttel, można było usiąść niezależnie, czy byłeś szlachcicem, czy nie, mogłeś usiąść w każdym rzędzie i w loży, nie było tak, że nie wiem, w loży tylko arystokraci czy coś. Nie, można było usiąść tam, jak kto chciał, nie? Więc to było. I teraz ktoś się zastanawia, no ale co to ma wspólnego z liberalizmem? No w sumie dużo. To jest bardzo, bardzo dużo z liberalizmem to ma wspólnego. Tak, więc liberalizm w sumie taki nawet ze słowem liberalizm jest bardziej wstecz, cofnięty niż się uważa, bo się często mówi, że na przykład Washington mówił, że ludzkość staje się bardziej liberalna i bardziej patrzy na działanie człowieka, a nie na etykietkę na przykład religijną czy tam inną, tylko bardziej patrzy, czy człowiek jest dobrym człowiekiem i uznał to, że humanity się staje more liberal. I to też jest w sumie to, nie? Że patrzysz na efekt działania, a nie na to, do którego Jezusa, czy innego Lutra, czy innego długobrodego kagiebowskiego biskupa z Rosji, towarzysza współpracującego biskupa się modlisz, tylko ważne jest to, czy jesteś dobrym człowiekiem po prostu, czy szanujesz inne jednostki ludzkie i tyle. I to też jest liberalizm, a pokutuje to, że pierwsi ludzie konsekwentnie użyli słowo liberał, to byli ci hiszpańscy liberales, którzy chcieli niektóre te rzeczy, które przyniósł Napoleon. On przyniósł wiele zła, ale też kilka udogodnień i chcieli to zatrzymać i przeciwnicy na nich mówili afrancesados, czyli sfrancuziali, a oni mówili na siebie liberales właśnie. I to jest pierwszy raz, kiedy jakaś grupa polityczna się uznała liberałami i często się datuje liberalizm od tego 1808 roku, czy kiedy oni się tam pojawili, czy tam trochę później może i po raz pierwszy się mówi o liberałach, ale de facto użycie świadome tego słowa jest starsze, nie? Więc na przykład warto takie rzeczy, myślę, że warto korygować. To też nie jest tak, że ja codziennie się zajmuję liberalizmem, ja się zajmuję mnóstwem innych rzeczy, na moim kanale zresztą widać, ale no liberalizm... Ale wczoraj książkę napisałeś o francuskim liberalizmie, więc... Tak, tak, no tak, to prawda, to prawda. No i angielskim też, no, porównawcze. To się mówi często, że ten liberalizm i oświecenie angielskie jest takie bardziej konkretne, życiowe, a to francuskie takie wyrozumowane, trochę z dupska wyciągnięte, to jest nieprawda. Zależy jaki autor i tak dalej. To są, wiadomo, jakieś takie protezy, które się narzuca. Tak, to wymyślił w dużym stopniu tacy dziwni ludzie, jak ci właśnie neokonserwatyści amerykańscy takie głupoty bym powymyślali, wtłoczyli. To pamiętam na pierwszym roku historyczka filozofii mówiła właśnie o tym, że wszystkie te izmy, wszystkie te kategorie, jakie się wtłacza studentom na pierwszym roku, to jest ta drabina, którą jak już się wejdzie na górę, trzeba odrzucić.
no bo one bardzo mocno, te wszystkie nakładki zaciemniają całe zagadnienie, bo nawet jeżeli chodzi o poglądy jakichś ludzi, to nie tylko przecież kwestia jest, że od autora jest różna, ale od dzieła do dzieła jest różna. No tak. Więc... Ale też nie można tego tak bez końca rozbijać, no bo wtedy znika każda polityka i jakieś tam możliwość dokonania czegoś, nie? Ale tak, zasadniczo znaczy, no to tak, bardziej taka mówimy, uwaga historyczno-filozoficzna czy ogólnofilozoficzna, tak, a nie taka polityczna. Bo, no tak, chociażby... tylko właśnie to jest ten numer, że liberalizm występuje w tych dwóch przestrzeniach. Nie? Tak. No i ciężko o tym dyskutować w oddzieleniu o liberalizmie bez tej strony politycznej i tej społecznej, co mnie właśnie za każdym razem tak bardzo irytuje w jakichkolwiek dyskusjach z libertarianami, że to jest tylko wolny rynek, ekonomia i to jest cała ta... No to z tego, co ty mówisz, to ty jesteś trochę libertarianinem, a trochę liberałem i takich ludzi też w Polsce trochę jest na pograniczu tych dwóch kierunków. No bo libertarianizm jakoś tam się z liberalizmem łączy, nie? To no nie tak, jest tak. No, są oczywiście też rozsądni autorzy libertariańscy, jak chociażby Robert Nozick, który też jakoś dalej miał szersze horyzonty niż tylko ekonomia i własność. I to jest niestety rzadkie. Dlatego mi się zdaje, że libertarianizm jest taki... Teraz on się ostatnio stał się modny jako nakładka dla różnych ludzi i na przykład redpillowa Marta, czy jak ona tam się nazywa z Twittera, nazywa siebie paleolibertarianką. W ogóle bardzo dużo ludzi nazywa się paleolibertarianami, a to są właśnie zwykli konserwatyści, którzy nie tylko z liberalizmem czy libertarianizmem nie mają wiele wspólnego, ale też z samym wolnym rynkiem nie mają wiele wspólnego, więc to nawet nie byliby ci wolnorynkowi konserwatyści, tylko to często jest jakiś taki, to co nazywają trzeciodrogowcy w Polsce, ci tam narodowcy, solidaryzm narodowy, to konserwatywny solidaryzm, bo nie narodowy, ale jakiś taki konserwatywny byłby. Więc znaczy, to... ja bym powiedział, że liberalizm się rozjeżdża z libertarianizmem w momencie, kiedy wymienia się nazwisko Johna Maynarda Keynesa i o nim jeszcze warto chyba parę słów powiedzieć. Tak, tutaj nawet padło jakiś czas temu Keynes socjalistą i gościu tutaj się uśmiecha. Nie, oczywiście, że Keynes żadnym socjalistą nie był, bo problem polega na tym, że jak Keynes przyszedł i libertariańskie, byśmy dzisiaj powiedzieli, strategie oszczędzania i takie hajkowe pomysły zostały w zasadzie wyczerpane na walkę z kryzysem, to przyszedł Keynes i spróbował czegoś innego, spróbował dać ludziom nadzieję, nie? Przez inicjatywę państwową. I teraz krytykowanie tego i zapominanie o tym, że to nie jest tak, że najpierw Keynes przyszedł i se coś wymyślił, a potem Hayek i ci inni go naprostowali, tylko wręcz przeciwnie. Najpierw mamy tych wszystkich Hayków i tych innych w Polsce grabskich, a potem mamy tych wszystkich Keynesów i Kwiatkowskich, można powiedzieć, jak na nasze. Przychodzi, czyli te właśnie, żeby państwo zrobiło ten pierwszy push, żeby ludzie się nie bali, bo to jest, różnica jest taka, że niektórzy libertarianie uważają, że ekonomia jest nauką ścisłą i że cokolwiek państwo tam zrobi, to spieprzy, bo to jest przelewanie z pustego w próżne i tylko odciąganie od tego. No ale jak nikt nie chce inwestować, no to jakie odciąganie, tak? No. Więc nazywanie Keynesa socjalistą i nazywanie jego metodą slippery slope, kiedy on powiedział, że zaraz jak rynek zaskoczy, państwo ma natychmiast curyk, tak? No to nie, to tutaj zgody nie ma, tak? Keynes ratował liberalizm, on zresztą powiedział, w kryzysie ratować liberalizm. Więc w sensie takim, żeby żadne tam Hitlery i Staliny się nie pojawiły, nie? No, chodziło, no tak, więc... inny tak, wybór, jaki był, to jakiś taki socjalistyczny. To jest już trochę odchyła w anarchii. No, bo to by, zdaje się, alternatywą w dobie kryzysu byłby jakiś taki populizm zwykły, jaki wyrósł we Włoszech czy w Niemczech. A to jest pytanie do twierdzenia, jako Japonii mianem liberalnego społeczeństwa, skoro dominuje tam konserwatyzm. Znaczy,
Nie społeczeństwo Nie. konserwatywne, a kraj konserwatywny. Nie dominuje. Tam wzorce konserwatywne są w miejscu pracy i czasem w rodzinach niektórych, ale tak zasadniczo na co dzień to nie. To dominuje liberalizm, bo jest silna tradycja parlamentarna, silna tradycja konstytucyjna. Nie ma żadnych wojskowych pałętających się wszędzie, którzy uważają, że skoro są wojskowymi, to mogą wszystko. Wręcz przeciwnie, wojskowi mają dosyć ciężko. A co na temat Nie. tego? Jest W taka. miejscach pracy troszkę jest nadmierny szacunek taki konfucjański do tych szefów o siwej skroni i oni tam mogą trochę się za bardzo pastwić, ale i tak jest lepiej niż w Korei, bo tam czasem pobiją tego pracownika. Są takie złogi źle pojętego, zmutowanego konfucjanizmu jeszcze. Jak kojarzę też, nie wiem na ile to jest prawdziwe, ale takie do mnie wieści doszły, że na przykład w Japonii jest bardzo duży rasizm w stosunku do czarnych, Koreańczyków i generalnie do muzułmanów wszystkich. I czy to by nie jakoś nie kolidowało z liberalizmem? Znacznie mniejszy rasizm, bo przede wszystkim Koreańczycy tam są i nie wyrzuca się ich. Jest 500 000 Koreańczyków i 400 tysięcy Chińczyków, jak ostatnio chyba patrzyłem. Nie wiem tylko z którego roku to były dane. Więc gdyby tak było, no to oni by tam nie wytrzymali. Poza tym jest dużo pół Japończyków, którzy byli w Brazylii albo w Peru i potem wracali. I pomieszanych jakby z Latynosami. Więc nie jest tak źle. Ja bym powiedział, że Japonia to jest jeden z mniej rasistowskich krajów Azji. Znacznie gorzej jest w innych krajach konfucjańsko-buddyjskich, że tak powiem. No ale to wynika czasami z takich czynników, jak w Birmie, to wynika z czynników takich, że Anglicy osiedlali muzułmanów, żeby utrudnić Birmańczykom się wyzwolić. No ale na przykład największy rasizm jest raczej w Chinach niż w Japonii, a tego już najczęściej ci ludzie, którzy mówią o rasizmie w Japonii, oni chcą, żeby Zachód nie lubił Japonii, bo rozbija się wtedy ten sojusz antychiński, nie? Więc zamordyści prochińscy nigdy nie powiedzą o rasizmie w Chinach, tylko zawsze w Japonii. A w Japonii jest tak, że dostatek i taka ludzka zwykła życzliwość z tego wynikająca i z tego, że Japonia jest krajem normalnym, a Chiny nie, bo Chiny chcą rządzić światem, a Japonia nie, powoduje, że w Japonii te problemy są znacznie mniej okrutne, że tak powiem. I każde takie mówienie na Japonię, to ja zawsze mówię, a w Chinach to co? W Chinach to Murzynom nawet nie chcą pożyczać, mieszkań wypożyczać, tak? A w Japonii czarni... No i przynajmniej nie eksterminują Ujgurów w Japonii. W Japonii czarni często pracują, na przykład Amerykanie, czarni, którzy tam przyjadą, pracują jako naganiacze do centrów handlowych. No to są raczej, mają taki status świętego Mikołaja przed sklepem, to wcale nie tak zły. Natomiast w Chinach jest znacznie gorszy status. Tam zdarzały się takie sytuacje, jak jakieś samosądy za to, że czarny molestował Chinkę, to go po prostu zadziabali, nie? No też mi się, a propos tej policji językowej, też mam zamiast wrażenie... na policję odprowadzić, to go zadziabali sami. Tak, też mam wrażenie takie, że a propos... Bo być może stąd się wzięła ta moda, że w Japonii jest rasizm, no bo właśnie tam być może z tego, że czarni tam służą jako święty Mikołaj, no bo jednak jest to ale niespety... Biali też służą jako święty no Mikołaj. No oczywiście, no bo tam ich nie ma. W Polsce też jak się postawi, nie wiem, jakiegoś Wietnamczyka, też zawsze jakoś ciekawi będzie, jak będzie reklamować jakąś tam firmę. A przede wszystkim będzie to tutaj w drugą stronę, no bo byłoby równościowo, no bo tutaj mamy politykę rasową, że wszyscy mogą pracować, ale tutaj... O sprawy rasy i etniczności to na inną dyskusję. To jest też ogromna dyskusja, bo my nawet nie nazywamy ras prawidłowo, bo ludzie są tak jak akurat to jest jedna z nielicznych rzeczy, w którym Chińczycy mają lepiej poukładanie niż my, bo oni mówią, że ludzie są brązowi, piaskowi i różowi. No i faktycznie są, bo białych ludzi to ja nie widziałem nigdy. Bałwan śniegowy jest biały, czarny to nie wiem, Batman. Także w ogóle jest, albo na przykład to, że my uważamy Arabów za niebiałych, a Afgańczycy są tacy różowi jak Szwedzi. Znaczy... To co tu chodzi w ogóle? Są różowi ludzie rudowłosi.
Więc jaki no. rasizm? Jak bombardujesz Afgańczyka, to nie żaden rasizm. To jest antyafganizm. Znaczy, generalnie, jeżeli chodzi o rasy, to jest ten problem, że ludzie z zachodniej Afryki od ludzi ze wschodniej Afryki są od siebie bardziej różni niż ludzie tam ze wschodniej Afryki od ludzi z tam na kanale. Tego Półwyspu Arabskiego. W ogóle o tych prawach rasy nagrałem taki duży film kiedyś. Tak, ja nie. W ogóle absurdalne, jak my do tego podchodzimy, do tego zagadnienia. Tutaj pytanie jest do. No, może ostatnie w pytanie, bo już trochę siedzimy. No właśnie, żeby widzę. To potem ktoś chciał oglądać. Jak takie długie, to się będą ludzie bali. To jest jak do tego. Jak 3 godziny, to będzie problem. No, jeszcze jest jedno. Keynes i versus Hayek jest pytanie, czy to nie jest jakaś szkalowanie Keynesa u libertarian, nie wzięło się z fałszywej dychotomii z Keynes versus Hayek. Bo mi się zdaje, że oni raczej siebie lubili. Znaczy ja myślę, że może nawet się nie lubili. Ja myślę, że Keynes mógł specjalnie o Hayeku nie słyszeć nawet. Znaczy pewnie jakoś tak ogólnie. O, tutaj widzę jest informacja, że Keynes bardzo pozytywnie ocenił drogę do zniewolenia Hayeka, więc raczej go znał. Aha, no później może tak, bo droga do zniewolenia, to który to jest rok? 50? Tak, no to już jest po wojnie. No to tak, to już Keynes jest po tych swoich najważniejszych historycznych decyzjach i w ogóle, tak. No bo droga do zniewolenia to jest generalnie krytyka III Rzeszy tak naprawdę, i więc czego tu nie chwalić, prawda? Więc oczywiście, że należy krytykować III Rzeszę. Tam Hayek mówił o tym, że był taki urząd w III Rzeszy, który się nazywał Freizeitgestaltungsamt, czyli urząd do kształtowania wolnego czasu. To Hayek mówił, no to wolny ten czas czy niewolny? Nie? I to oczywiście, że Keynes pochwalił, bo na tym no, oni obaj, dla nich obu liberalizm był jakąś źródłem inspiracji, ale zasadniczo rzecz biorąc Hayek nie miał żadnego pomysłu na ekonomię, a Keynes miał, ponieważ Hayek uważał, że trzeba kryzysy przecierpieć, to nawet nie wiadomo, co to by on miało oznaczać, bo nigdy czegoś takiego nie było, zawsze na kryzys zawsze się zamieniał w taki płacz i zgrzytanie zębów, że w końcu coś trzeba było kombinować. Niezależnie od tego, więc to, co głosi Hayek, jest po prostu nieżyciowe. Ale chyba to Hayek dostał Nobla z ekonomii, a nie Keynes. No tak, ale Nobla dawano takim dziwnym ludziom. Dano Miltonowi Friedmanowi, dano Nobla, a właściwie nie wiadomo czemu tak naprawdę. Też. To jest raczej bardzo, bardzo dziwna sprawa z tym Noblem za ekonomii. Ekonomia nie jest nauką ścisłą i tutaj każdy ma swoją historię. A to jest dla mnie bardzo też zabawny u libertarian, jeszcze bardziej u Austriaków. Warto zauważyć pewną dysproporcję, bo Keynes gadał z ministrami, kształtował politykę, a Hayek no, był dziwnym facetem z wąsami, który gadał po niemiecku, źle mówił po angielsku, co on miał tam niby zrobić, nie? To był zupełnie brak równowagi, oni są tak traktowani jakby, nie wiem, no może w latach 50. już było bliżej trochę. To coś chciałem mówić, ale mi uciekło. A, przepraszam. A propos tego, że ekonomia jest nauką ścisłą, to mnie bardzo bawi u współczesnych Austriaków, że oni tak się upierają na tym, że ekonomia jest nauką ścisłą, no bo przecież jest dowodzenie. Tak. Ale jeżeli mamy wziąć na poważnie ten misesowski system, no to nam wychodzi heglizm znowu, a to nie jest jakoś szczególnie mądre. Taki aprioryczny, redukcyjny system ekonomiczny, on się do niczego nie nadaje. No to chyba Schumpeter powiedział, że ludzie dokonują wyborów, jakby byli racjonalni, albo bo są racjonalni, albo podejmują decyzje tak, jakby byli racjonalni, a to nieprawda. Przecież ludzie na przykład robią zakupy dlatego, że chcą poprawić humor. Jest mnóstwo rzeczy, które sam kupiłem, bo chcę poprawić humor. Czy to jest racjonalne? No nie za bardzo, nie? Generalnie mi się wydaje, że to jest brak zrozumienia dla nauk ścisłych albo nauk formalnych i to jest też to, co zauważyłem, też libertarian, ale dużo bardziej jeszcze właśnie tych konserwatywnych wolnorynkowców, nadużywanie pojęcia logika kompletnie bez zrozumienia na tym, na czym polega logika, no bo
No, system... to mógł się bardziej denerwować filozofa. Tak, no bo w systemie logicznym, znaczy te nauki ścisłe, w ścisłym tego słowa znaczeniu, to są nauki formalne, czyli matematyka i logika. I to są ścisłe systemy aksjomatyczno-dedukcyjne, gdzie nie z empirycznych prawdziwych twierdzeń, tylko z aksjomatów się wyciąga. Aksjomat ludzkiego działania nie jest... Można tam podciągnąć jeszcze chemię, fizykę. No, ale aksjomat ludzkiego działania nie jest w ścisłym sensie aksjomatem, no bo aksjomat ludzkiego działania nie jest ekstensjonalny, tylko jest intencjonalny, co jest bardzo ważną kwestią w systemach aksjomatycznych. To już bardziej taka dygresja metodologiczna. Ja filozofią się zajmuję wyrywkowo, ale tak, no oczywiście, że tak, tylko chodzi o to, że... A tutaj zdrowy rozsądek jest tak daleko od logiki, jak tylko można. Logika wbrew pozorom często jest kompletnie przeciwko zdrowemu rozsądkowi, bo tu widzę, że pod słowem logika mają na myśli zdrowy rozsądek, a nauka poniekąd jest oparta na zdrowym rozsądku i też nie. Otóż w nauce są przykłady, gdy ludzie szli właśnie za zdrowym rozsądkiem, a nie za metodologią, która jest bardziej logiczna, no im się nie udawało. No niestety, jednak w nauce nie rządzi zdrowy rozsądek, tylko metodologia i powtarzalność. Ale w ogóle też widać, że ekonomia ma taką cechę, którą łączy je bardziej z socjologią i historią, że naukami takimi społecznymi mocno, czyli że my patrzymy na ekonomię, czy ona działa, a nie, tak. Nie ona, czy ona jest sensowna, czy zamyka się jakiś przedmiot poznania, jak w matematyce, czy w fizyce, czy w biologii nawet. Tylko nie patrzymy, czy tylko patrzymy na historyka, czy on dobrze interpretuje, przekonująco interpretuje. To dokładnie to samo jest z ekonomią. Plus jeszcze to, że można ją zastosować w praktyce i też jest to, czy przekonująco jest zastosowana w praktyce. Znowu nie ma tego domknięcia. No ale to tak, więc to jest zabawne traktowanie ekonomii tak, jakby ona się domykała tak na wszystkich tych, a ona się nie domyka, bo ona jest skażona działalnością ludzką, a człowiek nie jest do końca racjonalny, więc nie może być inaczej. Biologia jest racjonalna w tym sensie, że jest zamkniętym systemem życia, ale nie jest racjonalna w systemie na przykład w sensie już patrzenia, jak zachowują się zwierzęta. Na przykład to już nie, bo to przypomina ludzkie zachowania, prawda? Natomiast więc są, ja na to nie patrzę na zasadzie takiej, że tutaj są ścisłe, tu są nieścisłe, tylko jest taki suwak. I ekonomia jest bliżej historii, kulturoznawstwa i tak dalej, nie? No tak, to jest nauka społeczna, ewentualnie humanistyka, nie? Powtarzalność, tutaj widzę, znowu walczy. Powtarzalność nie jest elementem zdrowego rozsądku, tylko powtarzalność jest, to się nazywa replikowalność badań. Czyli powtarzalność. I to nie jest element zdrowego rozsądku, tylko to jest element teorii, metodologii naukowej. I ja nie wiem, czemu właśnie wielu libertarian tak bardzo broni tego zdrowego rozsądku. Bo zdrowy rozsądek to nie zawsze jest najlepszy sprzymierzeniec. Chociażby no nawet przykład Hume, który się wywodził z tej filozofii zdrowego rozsądku, Hume też zwątpił w zdrowy rozsądek właśnie, nie? Próbował na przykład szukać innych wzorców. Taka mechanika kwantowa jest totalnie niezdroworozsądkowa. Różne takie bardzo zaawansowane rozważania fizyczne jakby uciekają. Tylko mechaniki kwantowej nikt nie kuma, więc no nawet właśnie. Nie wiemy, czy to jest związane ze zdrowym rozsądkiem. Ale bo chociażby, dobra, to tak ostatnio sobie obserwuję dyskusję na temat pochodzenia życia, amerykańską dyskusję, gdzie tam podważają ewolucję, bo badania na temat początków życia są niezdroworozsądkowe, no bo jak z braku życia ma wyniknąć życie? No bo jest ta hipoteza tak zwanej gorącej zupy, z której pierwsze aminokwasy tam przeszły w pierwsze jakieś organizmy żywe. No i to się wydaje niezdroworozsądkowe, ale dokładnie to się obserwuje. Albo też oglądam takie dyskusje historyczne. No mnie na przykład... To z tą zupą przekonuje, chociaż od razu mówię i wielokrotnie mówiłem na moim kanale, że mnie to, skąd się wzięło życie, nie obchodzi w ogóle.
Tak. Ja chcę, żeby życie było w miarę fajne, a nie żeby skąd ono przyszło. No dobrze, że jest i tyle. No. Ja nie kumam tych takich tak zwanych wielkich pytań. Why we are here? Gdzie zmierzamy? Czemu tu jesteśmy? W ogóle nie kumam. Po co one są w ogóle? Fajnie, że jesteśmy i tyle. No. Nie wiem. nie kumam. Ja wiem, że filozof patrzy pewnie będzie inaczej, ale... Tak. To mniej... też dalej a propos tego zdrowego rozsądku. I tak do końca, bo ostatnio obserwowałem sobie, jest taki fajny youtuber, nazywa się The Historian Craft i on tam się zajmuje późnym antykiem i przedstawiał właśnie różne debaty o interpretacji upadku Imperium Rzymskiego i on tam przedstawiał Continuity Theory i Catastrophist Theory. I jak się posłucha jednego, no tak, no przecież zdrowy rozsądek mówi, że jednak kontynuacja tego była. No ale później mówi, hola hola, przecież tutaj jak popatrzymy na archeologię, jak się świadectwa materialne, no to jednak ewidentnie widać upadek. I które z tych rozwiązań jest bardziej zdroworozsądkowe? No bo dla archeologa bardziej zdroworozsądkowe będzie to, no że jednak upadła, był wielki upadek, ale dla historyka, który bada źródła, no przecież źródła nie pokazują takiej wielkiej zmiany. No czasami akurat się spikną razem, że no, ludzie nie mieli garnków z żelaza, tylko mieli jakieś gówniane garnki z gliny, które się znowu rozwalały i też bardziej do kitu jest ta myśl, którą reprezentowali i tak dalej. To się często pokrywa, ale tak, może tak być. Ja tam uważam, że te teorie na przykład rozwoju i upadku imperiów to kant dupy potłuc, bo imperia się mogą bardzo różnie rozwijać. Na przykład taki ale imperium... Nie, mi chodzi konkretnie o ten... Ja wiem, ale to jest... zdrowego rozsądku, bo właśnie... Ja wiem, ale to też jest zdrowy rozsądek, zobacz, bo masz na przykład, czy imperium amerykańskie, które w sumie się zamieniło z brytyjskim trochę, ale tak nie do końca, bo Brytyjczycy ciągle pomagają Amerykanom. Czy tu mamy... I co tutaj, panie Toynbee teraz, tak? No nic się nie sprawdziło, no... Jaka zamiana? No i może się okaże, że wspólny język totalnie wykłada tą twoją teorię, panie Toynbee, nie? Rozumiesz, że tutaj na przykład takie imperium typu hiszpańskiego, że bierzemy Indian, każemy im pracować w kopalni i budujemy kościół drugi, trzeci, czwarty, to nie jest to samo, co imperium holenderskie, gdzie handlujemy i wszystko jedno, co tam wierzysz, ale handlujemy, jest fajnie, nie? Tego. To jest zupełnie coś innego, to jest zupełnie inna struktura ludzka i traktowanie tego, że jakaś jest wspólna właśnie kontynuacja, dyskontynuacja, wstęp, rozwinięcie, zakończenie zawsze to samo. No, ja myślę na przykład, że holenderskie imperium w sumie nie upadło. Holandia jest nadal bardzo ważnym krajem. Ja powiedziałbym, że hiszpańskie, portugalskie imperium trochę upadło, ale w sumie, że imperium francuskie czy holenderskie w sumie zostało tylko przyćmione, ale tak, nie upadło. Tak, też jestem... Tego, znaczy ja miałem cały ten wykład monograficzny o tak zwanej filozofii cywilizacji, czyli tam też Toynbee był i Huntington. Ale takie ostatnie pytanie mam o wielkiego polskiego filozofa cywilizacji Konecznego. O Jezu. Dokładnie takiej reakcji się spodziewałem. Pisanie pod tezę, żeby katolizm był mądry, a inny niemądry. No. Bardzo słaba. No. No, ale jakieś konkretnie, tak? Jakieś konkretne... Nie, no ogólnie się pytałem. Nie, ogólnie to jest bo wiem, że go bardzo... Słabszy, znaczy ja też czytałem tego, jak on tam ma... Czytałem tego... On jest najsłabszy z tej czwórki. Spengler, Toynbee, Huntington i Koneczny. Często w Polsce się można natknąć na kretyńskie pomysły, że niby Huntington znał Konecznego i go rozwinął, to jest bzdura, to są zupełnie inne teorie. No, słyszałem taką historię na swoim wykładzie, no ale ja miałem przyjemność albo nieprzyjemność czytania Konecznego i parę dyskusji na jego temat i teraz jest w ogóle jego wielka restytucja w Polsce, co jakieś tam... Ale Huntington też jest bardzo, bardzo pod tezę, bo on uważa, że... Mi się wydaje, że wszyscy ci filozofowie cywilizacji pod tezę piszą, bo Toynbee to samo. I też tam mam wrażenie, że jest teza, że chrześcijanie... Znaczy, we wszystkich tych teoriach cywilizacji, jak zauważyłem, każda ona mówi, że moja cywilizacja jest najlepsza.
Tak, tak. Huntington uważa, że nie mogą się zmiksować dwie cywilizacje, ale kurde, Meksyk ze Stanami może. A w ogóle przyjął takie bardzo wątpliwe założenie, że Meksyk jest reprezentantem już latynoamerykańskiej. A ja bym powiedział tak, północny Meksyk na pewno nie. Północny Meksyk jest hiszpańsko-emigrancki. Południowy Meksyk i Gwatemala i te inne, to jest rzeczywiście trochę bardziej indiańskie, ale więc już coś tutaj szwankuje na sam początku. Także on sobie najpierw zrobił z Meksyku oddzielną cywilizację od amerykańskiej, co jest bardzo dziwne, a potem stwierdził, że one się mogą łączyć, chociaż zazwyczaj się cywilizacje nie mogą łączyć. No może dlatego się łączą, bo nie są innymi cywilizacjami, a może od początku to było do dupy założenie. Falsyfikacjoni! Rosja, mimo Aleksandra Dugina, nie zamieniła się w Rosję. Filozofia Iwana tak bardzo wpłacił Groźnego, 20 tak, zł. Z powrotem. Pozdrawiam. To Bizancjum z tymi głupstwami, tak? Tylko w taki zwykły zachodni faszyzm nadal jest, ewoluuje, jeżeli w cokolwiek, a nie w cokolwiek bizantyjskiego, nie? Więc a Huntington głosił właśnie takie bzdury, że Rosja znowu odpryśnie z powrotem w takie prawosławie długobrodowe. No nie, no po prostu bzdura jest totalna. NKWD to jest... Nie NKWD, KGB to jest... Aż się myli. Ja zachodniego stylu myślenia o państwie też, tylko takim faszystowskie trochę. No tutaj koledzy z filozofia tak bardzo przybyli pod koniec, ale niestety my już kończymy tutaj, no bo już siedzimy 3 godziny. Dobra, jedno pytanie. Bo już i tak przekroczymy 3 godziny, to... O liberalizmie to można było. Bo to ja bym miał znowu, bo jest ta wesoła teza Konecznego o tym, że Rosja to jest ta cywilizacja turańska i mam wrażenie, że w całej tej dyskusji geopolitycznej, tam wiem, że się dyskutujesz bardzo gorąco z Bartosiakiem i tymi innymi specjalistami i mam wrażenie, że ta teza, albo przynajmniej część tych tez, może, Bartosiaka bym nie podejrzewał akurat o znajomość Konecznego, ale wielu tych specjalistów internetowych, jakich widziałem, lubi się powoływać właśnie na te tezy. O, bo tutaj oni są zagrożeniem, czy coś w tym stylu, albo inne te głupoty, albo od Huntingtona ściągają o tej macierzy i tych granicach. Te wszystkie teorie cywilizacji w tej geopolityce teraz wychodzą. I ja mam wrażenie, że to jest... To bardzo elegancko, bo ja jestem bardzo dużym przeciwnikiem geopolityki generalnie, jako dziedziny wiedzy. Uważam, że geopolityka ma sens jedynie ex post, na wykazanie, jak te zażyłości geopolityczne, na przykład w kontekście, o czym to było? Znaczy, ja bym powiedział, że ona ma tą słabość, że nie ma czegoś takiego jak państwo w ogóle. Państwo jest jakąś kulturą. Tak, tak. To się wydarzy, nie jest funkcją geografii, a nawet nie jest głównie funkcją geografii, tylko geografii gdzieś tam później, a najpierw kultury. A one kompletnie eliminują kulturę, dlatego że kultura Rosji i Chin jest gówniana i Chiny i Rosja lubią geopolitykę, bo ona wyzerowuje te liczniki. Tak. Gdzie jest wartość życia we Francji czy w Stanach Zjednoczonych dużo wyższa niż w Chinach czy Rosji. Dlatego Chiny i Rosja lubią tą geopolitykę, bo ona, ich gówniany system liczy tak samo jak system fajnych krajów. I dlatego moim zdaniem to jest element propagandy krajów tych bieda potęg zamordystycznych, nie? I tyle. No dobra, to myślę, że to by było na tyle. Już 3 godziny minęły. I takich ludzi, dla których zwykłe życie na co dzień nie ma specjalnej wartości, czyli właśnie dla takiego zwariowanego poety Bartosiaka, który nie ceni zwykłego życia, bo to widać po nim, on lubi wielkie, nie wiadomo co. Więc tacy ludzie lubią takie głupoty, nie? To podatni są na to. Tacy ludzie jak Andrzej Nowak, oni się zachwycają takimi rzeczami. Andrzej Nowak akurat geopolityki nie lubi, ale też nie lubi takiego zwykłego życia. On ma tam fioła na punkcie tej polskiej ofiary, tej neojagiellońskich pierdół takich różnych. To są ludzie, którzy nie rozumieją, że człowiek ma tylko to swoje zwykłe życie i swoje aspiracje i to jest kropka, tam nic nie ma dalej.
i oni próbują jakieś romantyzmy, jakieś coś tam, to do takich ludzi, którzy są w sumie puści, ale myślą, że są głębocy, to takie geopolityki przemawiają. No, być może. No, moja teza jest taka, że geopolityka to jest astrologia dla oskarków, tak jak astrologia to jest geopolityka dla julek. No bo takie magiczne rzeczy czasem z tej geopolityki wychodzą, że się zastanawiam, czy to już czym to się różni od tych przewidywań z ascendów księżyca, czy jak to tam się nazywa. Zgadza się, no to jest też takie zgrywanie, tworzenie dystansu przez mówienie, tak jak Sykulski, o jakichś korytarzach kognitywnych albo o przepływach strategicznych przepływów, kurde, u Bartosiaka. No, normalny człowiek, który chce rozwiązać jakiś problem, nie posługuje się takim językiem, więc widać, że to jest sztuka dla sztuki, trochę dla znaczy, robienia chaosu. Ja bym powiedział, że to jest... Oni są albo siewcami chaosu, i tutaj można ewentualnie powiedzieć o tym naturalne, albo po prostu wariatami. Nie? No to Boże, to będzie temat oby to drugie. Następnej debaty na temat geopolityki. Możemy, o tych rasach też możemy, jak się nie boisz. O czym? O tych rasach też możemy. No można, znaczy to ja akurat jestem filozofem i można. Uh-huh. Ja mam immunity. Bo bo to jest filozof. Zupełnie jakbym rozmawiał chwilami z moim kolegą właśnie Sylwkiem Ubą, nie? Który u mnie tu też bywał i też taki no właśnie otwarty umysł filozoficzny, tak? To wtedy łatwiej. Dobrze, to dziękuję wszystkim przybyłem za uwagę. Pozdrawiam wszystkich filozofów i libertarian też, zwłaszcza tych, którzy nie zbaczają za mocno w konserwatyzm ani anarchizm. Dziękuję za rozmowę. Ta rozmowa, z tego co rozumiem, pojawi się za parę dni na kanale dr Piotr Napierała. Też tak. A na razie ja będę reklamował, że jest tutaj, żeby moi widzowie też oglądali, żeby się tutaj też interesowali. Także w przyszłości pozdrawiam na sam koniec również widzów Piotra Napierały. Mówi do was Diego Lopez, wasza nowa ulubiona blogerka modowa. No i zakończone.